Historio, historio, cóżeś ty za pani? Ciągle pisana, ciągle odkrywana. Naukowy zawrót głowy. Dobry wieczór. Katarzyna Jankowska. Rok 2016 ogłoszono rokiem cichociemnych. Żołnierzy polskich szkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych. Będziemy wspominać na antenie wydarzenia związane z działalnością cichociemnych. W nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku odbył się pierwszy zrzut spadochroniarzy do walki w okupowanej Polsce. O historii cichociemnych opowiedzą goście programu, pani Katarzyna Utracka. Dobry wieczór. I pan Grzegorz Hanula. Dobry wieczór państwu. Z Muzeum Powstania Warszawskiego. Witam państwa serdecznie. Dlaczego akurat w tym roku postanowiono uhonorować cichociemnych? W tym roku przypada 75. rocznica pierwszego zrzutu cichociemnych do kraju. Miało to miejsce z 15 na 16 lutego 1941 roku. Był to taki zrzut eksperymentalny. Chodziło o to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście takie misje mają sens, czy istnieje możliwość przerzutu do okupowanego kraju, do okupowanej Polski żołnierzy przeszkolonych w Wielkiej Brytanii do pełnienia tutaj w kraju na miejscu ważnych zadań konspiracyjnych. Jak doszło do powstania takiej koncepcji, która miała na celu nawiązanie lotniczej łączności z krajem? Sytuacja była o tyle skomplikowana, że po tej wojnie obronnej 1939 roku właściwie kraj został trochę taki pozostawiony samopas. Czy władze cywilne, czy władze wojskowe udały się na emigrację najpierw do Francji, później do Wielkiej Brytanii. No i siłą rzeczy próbowano nawiązać kontakt między tymi ludźmi, którzy zostali w kraju, a przecież gro ich było tutaj właśnie, z dowództwem, które było w Wielkiej Brytanii. I właściwie już od 1939 roku została taka próba podjęta przez dwóch kapitanów, zresztą przyjaciół, kapitan Kalenkiewicz i kapitan Górski. Oni podjęli taką próbę skonstruowania pewnej łączności między krajem, a tym dowództwem, które było najpierw we Francji, a później, jak nadmieniałem, w Wielkiej Brytanii. Pomysł urodził się najpierw we Francji i potem oni wyjechali do Wielkiej Brytanii, tam kontynuowali. Tak, tam ten pomysł nie spotkał się z jakąś taką akceptacją natychmiastową, więc te prace dalej trwały. Udoskonalali swój ten projekt, dopracowywali go w szczegółach, no i w pewnym momencie została podjęta decyzja, że tak, trzeba nawiązać tą łączność z krajem i to już miało miejsce właśnie, kiedy władze były w Wielkiej Brytanii. To też taka ciekawa historia tych dwóch kapitanów, i Kalenkiewicz, i Górski. Oni obaj stworzyli taką formułę, właściwie można by powiedzieć, jak walczyć z okupantem, jak szkolić oficerów łącznikowych, oficerów sabotażu, oficerów łączności, wysłać ich do kraju. Sami do tego kraju pojechali i to takie trochę symptomatyczne, że jeden z nich zginął z rąk niemieckich, kiedy był w obozie niemieckim i uciekał z tego obozu, a drugi został zastrzelony podczas potyczki z Sowietami. Przede wszystkim trzeba było pozyskać aliantów, tak? No bo Polacy nie mieli sprzętu, nie mieli też odpowiednich instruktorów, więc alianci główny nacisk kładli na początku na stworzenie jednostek bombowych i myśliwskich, dlatego też dopiero ta łączność lotnicza z krajem. Do tej koncepcji powrócono właściwie w połowie 40 roku, a pierwsze szkolenie cichociemnych miało miejsce pod koniec 40 roku. Zostało przeszkolonych pierwszych kilkunastu spadochroniarzy. Bo do tej pory kurierzy poruszali się tylko lądem, prawda? Mogli przekraczać granice z fałszywymi dokumentami, w ten sposób podróżować, tak, co było ryzykowne bardzo. Tak, przede wszystkim ogromne ryzyko, a z drugiej strony taka podróż trwała bardzo długo, a często chodziło o to, żeby jak najszybciej dotrzeć do kraju, czy też do Londynu z informacjami, z meldunkami, rozkazami, i ta droga lotnicza była najkrótsza, ale też oczywiście łączyła się z ogromnym ryzykiem. To powiedzmy teraz o tym, jak wyglądały te szkolenia. Kto się na nie zgłosił, kto został zakwalifikowany? Przede wszystkim wyszukiwano żołnierzy z tych jednostek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, tych, którzy wyróżniali się, którzy byli dobrymi żołnierzami i świetnie wyszkoleni, posiadali takie odpowiednie cechy psychofizyczne, czyli nie tylko wyszkolenie, ale również silni psychicznie, osoby, które potrafiły zachować się w każdej sytuacji, potrafiły zachować zimną krew. Takie osoby zgłaszali dowódcy, przy czym należy tu podkreślić, że żołnierz musiał wyrazić zgodę. Nie było tu żadnego przymusu. Jeżeli odmówił, nie były wyciągane żadne konsekwencje. Czyli ci przyszli cichociemni byli ochotnikami. To jest bardzo ważne. Czy zdawano sobie sprawę z ryzyka i z niebezpieczeństwa, tak? Na jakie byli narażeni ci żołnierze? Myślę, że tak, że wybierano jednak takie osoby, które były odpowiedzialne, miały wyobraźnię, też miały pewną wiedzę o tym, co dzieje się w kraju, bo trzeba przypomnieć, że w większości byli to żołnierze, którzy trafili we wrześniu 1939
1939 roku na Zachód, prawda? I nie do końca orientowali się w tych sprawach krajowych. I tam też byli tego uczeni. Szefem szkoły, która szkoliła cichociemnych, był major Jan Hartmann, późniejszy pułkownik. I to jest ciekawa bardzo postać z tego względu, że nawet trzeba powiedzieć, że nie każdy, który się zgłosił na ten kurs, mógł ten kurs przejść, ukończyć. Nawet jeżeli go ukończył z sukcesem, nie był zrzucany do kraju. To jest przypadek właśnie majora Hartmana, który był bardzo takim postawnym, przystojnym mężczyzną, byśmy powiedzieli, dzisiejszymi kategoriami, ale miał jedną zasadniczą wadę. Pomimo, że przeszedł wszystkie szkolenia i reprezentował sobą i morale, i umiejętności, i był dobrym żołnierzem, on był przed wojną adiutantem prezydenta Muścickiego, więc dowództwo podjęło decyzję, że on absolutnie nie może skoczyć do Polski, do kraju, bo mimo jakiejś charakteryzacji, mimo kamuflażu, i tak byłby prawdopodobnie natychmiast rozpoznany przez Niemców, którzy dysponowali jego zdjęciami. Z majorem Hartmanem też się wiąże taka piękna historia opowiedziana w jednym z trzech filmów, które do tej pory powstały o cichociemnych, trzech dokumentalnych filmów. Jeden to był 89 rok, pozostałe dwa to jest 2007 rok, chyba 2011. Jeden z cichociemnych opowiada o majorze Hartmanie, że on za każdym razem, jak jeden z jego żołnierzy wyszkolonych przez niego cichociemnych leciał do kraju i ginął w czasie pełnienia swoich obowiązków, w czasie tej swojej misji do kraju, to major Hartmann sadził w ogrodzie różę dedykowaną temu żołnierzowi. I jak właśnie w tym filmie mówi jeden z cichociemnych, wówczas żyjących jeszcze 10 lat temu, mówi pod koniec, to major Hartmann już miał ogród pełen róż, bo niestety ci cichociemni masowo ginęli podczas pełnienia swojej tej jakże zaszczytnej, ale też ciężkiej służby w kraju. No właśnie, powiedzmy o statystykach, bo ukończyło kurs spadochronowy 703 kandydatów. Co czwarta osoba ukończyła kurs, ponieważ zostało skierowanych na te szkolenie ponad 2400 osób. Przeznaczonych do zrzucenia do kraju zostało 579 osób. Skoczyło 316 cichociemnych. No tutaj różne powody były. Przede wszystkim nie wszystkich zdążono przerzucić, tak? Ostatni zrzut był w grudniu 44 roku, czyli od lutego 41 roku do grudnia 44 roku zdążono przerzucić 316 osób, ale też tutaj bym zaznaczyła, że należy pamiętać o emisariuszach, kurierach, których przerzucono do kraju 28. To byli wysłannicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ich dla odróżnienia od cichociemnych nazywano kociakami. Troszkę pogardliwie nazwa ta się wzięła od nazwiska ministra Stanisława Kota i oni byli wysłannikami właśnie do delegatury rządu. Również bardzo ciężkie zadania mieli do wykonania. Nie są oni nazywani cichociemnymi. Należy się nasza pamięć i szacunek. Tym bardziej, że tutaj trzeba zaznaczyć, że proporcjonalnie zginęło ich więcej niż samych cichociemnych. 316, których zrzucono do kraju, zginęło 112. Z czego 9 zginęło podczas lotu, zrzutu. 90 parę osób zginęło podczas wykonywania zadań, bądź też zakatowani zostali przez gestapo. 10 z nich zażyło truciznę, ponieważ każdy cichociemny wyposażany był w truciznę. Jeżeli zostanie złapany przez Niemców, to może skorzystać z trucizny, żeby, prawda, nie zdradzić żadnych tajemnic. I jeszcze tutaj należy pamiętać o 9 osobach, które zostały stracone przez komunistów po wojnie. Otrzymali wyroki śmierci i one zostały wykonane. Także w sumie zginęło 112 osób. Powiedzmy, skąd nazwa cichociemni? Ponieważ przybywali nocą i byli uczeni zabijać po cichu. Wyjaśnień nazwy cichociemnych jest kilka. No bo też byli zobowiązani do tajemnicy i mało o nich wiedziano, to też budziło pewne takie kontrowersje wśród kolegów. Tak, zgadza się, ale tak jak sami cichociemni wspominają, to właśnie byli szkoleni do tego, żeby przemykać się, skradać się po ciemku, po cichu, likwidować tych swoich przeciwników. Jeszcze tutaj chciałem nawiązać do tego, co mówiła pani Kasia, że jest też kilka takich dodatkowych kategorii, o których mało ludzi wie, a wydaje mi się, że są dosyć interesujące, bo wśród tych 316 cichociemnych była tylko jedna dziewczyna, powiedzielibyśmy, czyli to była pani Elżbieta Zawadzka, późniejsza generał, to była druga w ogóle kobieta, która została generałem w polskiej armii. Pseudonim Zo. Pseudonim Zo, tak, która, no przygotowaliśmy się kilka lat temu do uroczystych obchodów jej setnych urodzin, no niestety w marcu miały być urodziny, w styczniu już odeszła. Ale takich dziewczyn było około, z tego co wiem, około 15, więc były dziewczyny wyszkolone do prowadzenia misji w Polsce, no tylko jedyna Zawadzka do Polski skoczyła. Była też taka grupa pośród tych 500 kilkudziesięciu żołnierzy, którzy przeszli pełen trening na cichociemnych. Była grupa takich, którzy nigdy nie mieli okazji wypełnić swoich misji ze względów niezależnych od nich. W 2014 roku pożegnaliśmy w grudniu pana Alojzego Józekowskiego, który nie jest na liście 316 cichociemnych, ale no
Można powiedzieć, że jednym z cichociemnych był. On był wyznaczony do pełnienia misji w Polsce, nawet odbył kilka prób takich lotu do Polski. No niestety ze względu na panujące warunki nigdy nie udało mu się wykonać tego skoku i skoczyć tutaj do kraju. Taką jeszcze jedną rzeczą, o której chciałem wspomnieć, wydaje mi się, że jest dosyć interesująca. Niedawno dotarliśmy do takich szerszych informacji jakby, że też po zakończeniu działań wojennych na terenie Francji, na terenie Wielkiej Brytanii były specjalne obozy i alianci, którzy szykowali się do III wojny światowej, przeprowadzili masę szkoleń, szczególnie wśród polskich młodzieńców. Przygotowali ich do takich misji, jakie pełnili cichociemni. Z tego co wiem, w tej chwili żyją trzy takie osoby, trzech mężczyzn, którzy przeszli taki kurs we Francji, w Wielkiej Brytanii. Kurs na takiego żołnierza, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, na specjalca, który miał pełnić specjalne zadania podczas III wojny światowej, która była planowana, a kursu kończyło ponad 50 z nich. Jak wyglądała droga tych lotów, bo wybrano ten okres zimowo-jesienny, no wtedy, gdy była dłuższa noc, bo to sprzyjało bezpieczeństwu lotów, ale te drogi, trasy też się zmieniały. Tak, rzeczywiście było. Na początku samoloty startowały z Wielkiej Brytanii, z lotnisk pod Londynem, po czym zmieniono te trasy i samoloty startowały z północnej Afryki, natomiast ten ostatni etap to są loty właśnie z południowych Włoch, z bazy w Brindisi, z Campo Casale. Stamtąd też startowały samoloty ze zrzutami do Polski, ze zrzutami w czasie Powstania Warszawskiego do wsparcia walczącej Warszawy. Ta droga najczęstsza, która była właśnie stosowana w tym ostatnim etapie i ona wynosiła około 1500 kilometrów mieli do pokonania w jedną stronę. Trwała około 7-8 godzin nad terenami zajętymi przez Niemców, kontrolowanymi przez okupanta, także była niezwykle trudna, niebezpieczna. Jeden samolot się rozbił. Tak, niestety jeden samolot się rozbił z załogą, zginęli cichociemni, ale też tutaj warto wspomnieć o innym jeszcze cichociemnym, niejakim Leopoldzie Kryzarze, który już samolot szczęśliwie doleciał nad punkt zrzutu, natomiast Kryzar skacząc nie otworzył mu się spadochron, miał jakieś problemy techniczne, zacięła się taśma i niestety zginął. I tutaj my jako Muzeum Powstania Warszawskiego, również jednostka wojskowa GROM, która dziedziczy tradycje cichociemnych, poszukujemy grobu tego cichociemnego, który zginął podczas skoku. Była to bardzo ważna postać wówczas, kiedy... Są jakieś tropy? Mamy takie tropy... Pośrednie, to znaczy tak, na pewno jak zginął gdzieś w okolicach Końskich, wiemy mniej więcej gdzie, został tam pochowany, po czym w 45, on skakał w 44, w październiku 44 roku, w 45 został ekshumowany, przeniesiony prawdopodobnie na cmentarz Konecki, najbliższy, z tym, że niestety nie ma żadnych zapisów, gdzie on został pochowany, a później pojawia się informacja, że jego żona, wdowa, miała go przenieść zwłoki na cmentarz łódzki, nie wiadomo który. I tutaj trop się nam urywa, także też tutaj apelujemy, jeżeli ktoś posiada jakieś informacje, o to, żeby nam przekazywał. Te szkolenia, które przechodzili kandydaci, dotyczyły tak kursów spadochronowych, kursów walki konspiracyjnej, także kursy wywiadu, kursy różne specjalne, budowa typ niemieckich samolotów, także angielski kurs pancerny. No, byli dobrze przygotowani, ale też wiem, że przywiązywano uwagę, bo o tym mówił kiedyś w naszej audycji Cichociemny Stefan Bałuk, do tego, aby oni nie mieli przy sobie żadnych informacji na swój temat, tak, żadnych zdjęć absolutnie narzeczonych czy rodziny. Metki były z ubrań powycinane, żeby nie trafić na angielski ślad, prawda? Oni też musieli wiedzieć, jaka jest waluta w Polsce. No różne takie szczegóły życia codziennego w okupowanej Polsce. To też nie jest tak, że taki cichociemny skakał, prawda? Ze spadochronem, przybywał do Polski, od razu zaczął wykonywać swoje zadanie. Był taki etap pośredni i tu była specjalna komórka, która się tym zajmowała, to były tak zwane ciotki. I taki cichociemny po wykonaniu prawidłowego skoku, bezpiecznego skoku, jeżeli ten skok się udał, był zabierany do takiego miejsca, gdzie przechodził może nie tyle kwarantannę, ale taki okres kilkudniowy aklimatyzacji i też czeka nas w razie czego te niemieckie władze czy żandarmi, którzy siłą rzeczy wiedzieli, że samolot nadlatywał, uspokoją jakby
jakby swoje działania poszukiwania i po czym był przerzucany z takiego miejsca do kolejnego miejsca, gdzie był jakby wdrażany, zapoznawał się z panującymi zwyczajami, bo jednak ta Polska cały czas ewoluowała i mimo to, że on opuścił kilka lat temu kraj, no to już się sporo zmieniło, tak jak pani mówiła, i była inna waluta, inne ceny, pewne towary były bardzo trudno dostępne, to już nie był musiał wolny kraj. Musiał to wiedzieć, tak? Musiał to wiedzieć, po prostu przechodził takie jakby szkolenie, był też odpowiednio zaopiekowany przez te tak zwane ciotki, które go wdrażały, mówiły, ile kosztuje chleb, ile gazeta. Oczywiście takie treningi już też wiadomości spływały do Wielkiej Brytanii, on część tej wiedzy posiadał, ale na miejscu tutaj w Polsce też się aklimatyzował. Też nie wolno było się z rodziną kontaktować. Właśnie chciałem to powiedzieć. Był absolutny zakaz utrzymywania kontaktu z rodziną, bo no wiadomo, to dekonspiracja momentalnie mogłaby nastąpić, jednak no wiemy, że to byli ludzie, to byli tylko ludzie, jasz ludzie i też trzeba przyznać, że tak jak poznaliśmy historię cichociemnych, to spośród tych 316 wszyscy byli niezwykle, że tak powiem, charakternymi osobami. To nie były osoby tuzinkowe, to były osoby niezwykłe i no też niektórym zdarzało się łamać ten regulamin i nawiązywać kontakt z rodziną. Zresztą ciekawe są bardzo losy samych rodzin, bo raz środowisko, z którego te osoby wyrastały, dlaczego dojrzały do takiej decyzji, dlaczego się zgłosiły same na ten kurs, a dwa, te rodziny są bardzo interesujące nawet dzisiaj, jak dalej potoczyły się losy tych rodzin, które jakby wydały z siebie cichociemnych. I to są bardzo różne środowiska, bardzo, bardzo też interesujące, ale... Jak jest kontynuowana ta tradycja? Tak. Czasem są to naprawdę tak różni ludzie. Na przykład pan redaktor Marek Przybylik, on jest synem cichociemnego. Z drugiej strony Jan Pospieszalski jest bratankiem cichociemnego. Kolejna taka osoba, pani sędzia Barbara Piwnik, pewnie znana wszystkim słuchaczom, też jest bratanicą cichociemnego, bardzo znanego, bardzo takiej postaci no niezwykłej naprawdę. Jana Piwnika Ponurego, którym może... Legendarnego partyzanta, tak. Ja jeszcze bym tu dodała, że zanim cichociemni zostali przerzuceni do kraju, każdy z nich obowiązkowo przychodził taki kurs odprawowy i tam właśnie układali sobie legendę, ponieważ przed zrzutem do kraju układali sobie, prawda, legendę, czyli nową tożsamość zdobywali, tak? Nazwisko, imię, zawód. Ćwiczono, bardzo jakby starano się zakodować sobie w głowie te nowe dane, tę nową swoją tożsamość. Często na przykład w nocy robiono takie sprawdziany, budzono takiego cichociemnego i pytano jego o imię, nazwisko. Więc chodziło o to, żeby oni sobie wyrobili w sobie ten nawyk, żeby im się utrwaliły te nowe dane, ta nowa tożsamość, bo często to decydowało o ich życiu bądź też śmierci. Także tu była bardzo wysoka stawka. Chodziło o ich życie, o wykonanie misji. Należało ich jak najlepiej przygotować do pełnionych zadań w kraju. Ten kurs, który przychodzili cichociemni, był niezwykle wymagający i to się tak mówi, kurs, prawda, kurs korzonkowy, że prawda, przetrwanie w lesie, to niektórzy mówią, że może jak skauci trochę. Otóż nie, ten kurs był tak wymagający i ciężki, że z tego co wiemy, dzisiaj wojska specjalne, fragmenty tego kursu mają w swoim szkoleniu. Są to wojska nie, całej wspólnoty brytyjskiej narodów, brytyjskie, nowozelandzkie, australijskie, też wojska izraelskie. My czasami spotykamy się z takimi żołnierzami i oprowadzamy ich u nas w muzeum i oni mówią, że faktycznie, że części treningu oni mają właśnie dziedziczone po cichociemnych też. Jeżeli mogę, byli w jakiś sposób pionierami. Byli pionierami jak najbardziej. Też chciałem tutaj Państwa serdecznie zaprosić, bo jeszcze do końca marca u nas w Muzeum Powstania Warszawskiego jest wystawa poświęcona jednostce Grom, która dziedziczy bezpośrednio tradycję cichociemnych i na tej wystawie między innymi można zobaczyć spadochron, z jakim skakali cichociemni. Więc ten trening na cichociemnego to było naprawdę bardzo, bardzo wymagające. Nawet cichociemni sami o sobie mówili, że ten kurs, ta zaprawa fizyczna, którą przechodzili, to był tak zwany małpi gaj, ponieważ to było tak trudne do przejścia i też rygory, którymi podlegali cichociemni, restrykcyjne. Jeżeli mogę tak chwilę opowiedzieć o jednej z postaci, też wybitna postać, jeden z cichociemnych, Bolesław Kontrym. On przeszedł cały kurs na cichociemnego, ale niestety pod koniec kursu, z tego co wiemy z dokumentów, złamał obojczyk. No i zasady były proste. Złamałeś obojczyk, kontuzja, dziękujemy, wylatujesz z kursu. No i wyleciał z tego kursu, nie mógł jakby być cichociemnym, ale po zaleczeniu tej swojej kontuzji zgłosił się ponownie na kurs, kolejny raz cały kurs przeszedł i wykonał ten skok do Polski i tutaj naprawdę to jest postać no, dla mnie taka niesamowita. Prowadził niezwykłą działalność, później został niestety, zresztą cały jego szlak bojowy i Narwik i tutaj cichociemny, walka w Powstaniu Warszawskim, później ucieka, później zostaje złapany, jest w obozie, ucieka z tego obozu, wraca za 3 dni z generałem Maczkiem na czołgu, ale w 1947 roku decyduje, że wróci do kraju.
kraju. Wraca tutaj do kraju, dostaje nawet taką funkcję, powiedzmy, ministerialną, dosyć wysoką, bo w przemyśle spirytusowym, ale komuniści chodzą za nim od początku właściwie i po roku po prostu go porywają. Porywają, rodzina nie wie, co się z nim dzieje. Tego, co dzisiaj wiemy, to został po prostu zamordowany, no, zastrzelony. Też kilka dni temu obchodziliśmy tak naprawdę rocznicę jego śmierci, bo w 1953 roku nie wiemy dokładnie, czy to było 2 czy też 20 stycznia został po prostu zabity. A był postacią naprawdę nietuzinkową, bo jako młody chłopak wstąpił do armii rosyjskiej i w tej wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku on walczył po przeciwnej stronie. Dopiero w 1922 roku podjął taką próbę, przeszedł na stronę polską, wrócił do Polski, przeszedł całe szkolenie wojskowe tutaj od początku, był policjantem, później był w Straży Granicznej, później znowu policjantem, a później był po prostu wybitnym żołnierzem. Wróćmy jeszcze do historii II wojny światowej, do tych początków działalności cichociemnych na terenie okupowanej Polski. Co wiedzieli Niemcy? Bo wspomniał pan o tych samolotach, które gdzieś tam były odnotowane przez Niemców, że pojawił się tak samolot. Jak oni zdobywali wiedzę i co wiedzieli? Powiem więcej, nawet to taka też chyba ciekawostka będzie, bo kolega, który się zajmuje badaniem tego wsparcia lotniczego do Powstania Warszawskiego i w ogóle historią zrzutów, znalazł taką historię, że Niemcom nawet udało się przejąć jeden z tych samolotów i robili w okolicach Krakowa, tam jest tak zwana Brama Tatr, czyli najczęściej zestrzeliwane samoloty, nawet te, które my żeśmy znajdowali jako muzeum, to jest Wieliczka, Bochnia, Dąbrowa Tarnowska, taki trójkąt. Po prostu tam jest takie obniżenie Tatr, gdzie można bezpiecznie przelecieć. No i wiemy z relacji, że Niemcom udało się jeden z takich samolotów alianckich pod brytyjską, że tak powiem, banderą uziemić i później stosowali zasadzkę tego typu, że startowali tym samolotem, jak udało się wywiadowi niemieckiemu zdobyć informację, że samolot leci z jakąś misją do Polski, to ten samolot, który przejęli Niemcy, startował i wprowadzał po prostu, no, jakąś komunikację radiową nawiązywał, wprowadzał ten samolot, który leciał z misją do Polski w zasadzkę i ten samolot, ten drugi był zastrzeliwany, a tamten bezpiecznie lądował. Także te historie naprawdę są... Każda historia to jest właściwie gotowy scenariusz. Znaczy właściwie Niemcy mieli dobry wywiad, to chce pan powiedzieć. Tak, Niemcy mieli znakomity wywiad. Rzeczywiście mieli znakomity wywiad i zdarzało się tak, że niestety cichociemi wpadali w ręce Niemców, byli przez gestapo aresztowani, siedzieli w więzieniach, torturowani. Tak jak już wspomniałam, 10 z nich zażyło truciznę w tej takiej krytycznej sytuacji, kiedy wiedzieli po prostu, że nie wytrzymają, chcąc nie wydać swoich dowódców, czy nie zdradzić się z misją, z którą przybyli do kraju. Po prostu, no, niestety byli zmuszeni do tego, żeby zażyć tę truciznę. No, aczkolwiek oczywiście tutaj mieli wolną rękę, mogli to zrobić, bądź też nie. Ale byli tak szkoleni po prostu, żeby wykonać zadania i żeby nie zdradzić się z tymi swoimi zadaniami, z misjami, którymi tu przybyli. A przybyli z różnymi, bo część z nich walczyła tutaj, służyła w wywiadzie, organizowała wywiad, kontrwywiad na terenie okupowanej Polski. Część służyła w łączności. Byli też tacy, którzy byli zrzucani do kraju w celu prowadzenia sabotażu, dywersji. Byli też tacy, którzy dowodzili oddziałami partyzanckimi, którzy byli dowódcami, pracowali w sztabach. To była bardzo odpowiedzialna i funkcja, ich działalność, ale byli też tacy, jak na przykład tutaj przywołany już Stefan Bałuk, czy na przykład słynny Stanisław Jankowski-Agaton, którzy pracowali w kontrwywiadzie, w takim wydziale legalizacji i techniki i po prostu produkowali lewe dokumenty, które były potrzebne dla konspiratorów. A propos jeszcze tak świętej pamięci generała Bałuka, to też dosłownie kilka dni temu obchodziliśmy 102. rocznicę jego urodzin. Za kilka dni też będzie kolejna rocznica, jak niestety od nas odszedł. Tych rocznic związanych z cichociemnymi jest sporo. To były naprawdę, naprawdę wybitne i interesujące postaci. Jankowski, o którym Kasia wspomniała, był odpowiedzialny później za odbudowę stolicy po wojnie. Ja jednak chciałem powiedzieć, że też jest taki element bardzo ludzki w cichociemnych, bo na przykład, no, kilka kilometrów stąd, w części Warszawy Waninia, dokładnie w Zerzniu jest cmentarz, prawda? Na tym cmentarzu jest grób majora Koprowskiego. Mało znana postać, a wybitna. No to kolejny raz cichociemnie nietuzinkowe postaci. Człowiek, który był kilkakrotnie reprezentantem Polski w różnych dyscyplinach sportowych, był olimpijczykiem. On chyba zajmował się boksem, szermierką, jazdą konną. Chyba 6 dyscyplin czy 7 uprawiał sportowych. Był też cichociemnym. Przeszedł trening, został zrzucony do kraju. Został schwytany przez gestapo i niestety... Tortury były takie, że po prostu uległ tym torturom i zdradził kilka tajemnic, zdradził, gdzie są jakieś sprawy organizacyjne, tak, gdzie są miejsca spotkań i tak dalej, i tak dalej. Ale to też świadczy, jacy to byli ludzie, bo jemu się udało jakoś, nie wiem, czy został, nie pamiętam w tej chwili, czy został uwolniony, czy udało mu się zbiec z tego więzienia. Wrócił do swoich przełożonych, się zwrócił z taką informacją, że no, załamał się w śledztwie, że wydał, gdzie są te lokale konspiracyjne. Zdążył te lokale konspiracyjne zabezpieczyć, ostrzec ludzi, których
których wydał w śledztwie. To jest niesamowita postawa, prawda? Bo złamał się. Zwyczajnie po ludzku nie był w stanie wytrzymać tortur. No, nie wyobrażamy sobie nawet, jakie to tortury były, ale mimo tego załamania zdążył naprawić to zło, które wyrządził. Powiedzmy zło, tak? Nie wiemy, jak sami byśmy się zachowali. Jego dowódca, jego przełożeni chcieli go sądzić, ale stwierdzili, że jego postawa była tak dobra i właściwie to, co zdarzyło mu się złego, udało mu się naprawić, że po prostu nie było nad nim sądu. Po prostu te rzeczy, które świadczyły o jego słabości, przekuł w swoją siłę i wykonywał swoje zadania dalej. Przedstawił pan kilka sylwetek cichociemnych i też myślę, że mówiąc o historii cichociemnych, to trzeba właśnie mówić o nich indywidualnie, tak? Bo oni byli zrzucani do Polski pojedynczo, mieli swoje misje przeznaczone dla konkretnej osoby. Tak, rzeczywiście tutaj każda osoba to właściwie, tak jak kolega powiedział, gotowy scenariusz. Oddzielna historia. Filmowy, tak. I to, co warto podkreślić, to właśnie cichociemni nie tworzyli zwartej jednostki. Oni w większości się nie znali. Między sobą? Oczywiście spotkali się na kursach, ale w jakiejś ograniczonej grupie. To było kilkanaście osób. Nie wszystkie przecież zostały zrzucone do kraju, nie wszystkie kurs skończyły. Potem jeszcze spotykali się raz w bazie takiej przed wylotem do kraju i tam często zdarzało się, że kilka nawet tygodni czekali na to, aż zostaną przerzuceni do kraju, bo czekali na odpowiednią pogodę i to był rzeczywiście bardzo stresujący moment, gdyż zdarzało się tak, że nawet kilka minut czy kilkanaście minut przed wylotem okazywało się jednak, że nie lecą, a oni już byli, prawda, przygotowani psychicznie na to, że za chwilę odbędzie się lot i że trafią do kraju. Także też to, co mówiłam, część z nich zginęła, część trafiła do więzień po wojnie, została aresztowana przez NKWD, wywieziona w głąb do łagrów, do więzień sowieckich. Później po wojnie część z tych osób wróciło. Mamy też informacje, że niestety część z tych osób znalazła się pod obstrzałem służb bezpieczeństwa komunistycznych i część z nich po prostu poszła na współpracę. Tak? Takie przypadki też miały miejsce, jednak większość z nich nie uległa i są na pewno osobami, o których należy pamiętać i jak najwięcej mówić. Ja osobiście i myślę, że nie tylko ja, czekamy na taki film chyba w takim hollywoodzkim stylu, wysokobudżetowy, bo oczywiście jest serial Czas Honoru, który tutaj wiele dobrego pokazuje, zrobił, który popularyzuje wiedzę o cichociemnych, ale myślę, że by trafić z tą wiedzą do chociażby odbiorcy zagranicznego, żeby też świat dowiedział się o tej naszej historii, którą przecież możemy się chwalić, to myślę, że warto tutaj pokusić się o to, żeby zebrać ten budżet i zrobić naprawdę film w hollywoodzkim stylu, bo to jest zdecydowanie gotowy scenariusz filmowy. Jeden z cichociemnych w swoich wspomnieniach pisał tak: ożywiała nas wszystkich zdrowa ambicja, by służbą swą oddać krajowi jak największe usługi i wyróżnić się ofiarnością. Nie brakło nas w żadnej poważniejszej akcji, byli wśród nas zwykli szeregowi wykonawcy i dowódcy rozmaitych szczebli. Z naszego grona pochodzili zarówno samotni bojownicy, nieznani ogółowi pracownicy konspiracji, jak i dowódcy batalionów. Jeżeli mogę, kolejna data, kolejna rocznica. Kilkanaście dni temu fetowaliśmy 95. rodziny pana Aleksandra Tarnawskiego, jednego z cichociemnych. To jest jeden z dwóch w tej chwili cichociemnych. To drugi to jest pan Skowroński, który żyje w dalekiej Argentynie. Pan Aleksander mieszka w Gliwicach. I tutaj powiem pani redaktor, to jest taka rzecz niesamowita, no bo pani pracując w radio, przeprowadzając wywiady, wie, jak ciężko jest czasami rozmawiać z gośćmi. My tutaj w Muzeum Powstania często przeprowadzamy wywiad czy z powstańcami, czy z żołnierzami, czy z ciekawymi osobami. Przyznam szczerze, dostałem telefon do pana Aleksandra z naszej zaprzyjaźnionej jednostki, ale powiedziano mi tam, wiesz co, ale z panem Aleksandrem no, nie chcę rozmawiać, to chyba się nie uda. Po kilkudziesięciu moich telefonach pan Aleksander w końcu uległ. Chyba byłem niestety osobą niezwykle uciążliwą dla niego w odbiorze i zgodził się na ten wywiad i przyznam szczerze, że ten wywiad był dla mnie taką męczarnią, bo człowiek, który ma tak niesamowitą historię do opowiedzenia, cichociemny, zrzucony do kraju, tutaj działający, on walczył na Nowogródczyźnie akurat, nie w Powstaniu Warszawskim i jakiekolwiek pytanie zadawałem, pan Aleksander mówi, no ale każdy by się zachował tak samo na moim miejscu, ale naprawdę nie ma o czym mówić, ale no, wszyscy moi koledzy bardzo dobrze się zachowali, oni byli dzielni, ja nic takiego nie zrobiłem. I powiem pani, no półtorej godziny rozmowy, bardzo się cieszyłem, czułem się zaszczycony, że mogę z panem Aleksandrem rozmawiać, ale to była dla mnie droga przez mękę, powiem w ten sposób. Ale też po tej rozmowie też nabraliśmy chyba do siebie jakiejś sympatii, no z pewnością też zaufania i pan Aleksander też powiedział mi któregoś razu, jak się widzieliśmy, nawet w tym roku, mówi, wie pan, bo ja widzę w tym jakiś sens, może to co robicie, to jest potrzebne, może ja powinienem opowiadać tą swoją historię, może to kogoś coś nauczy.
No tutaj, mówiąc o panu Aleksandrze, należy też jeszcze wspomnieć, że 2 lata temu wykonał skok, co prawda w tandemie, on bardzo chciał oczywiście sam, ale ze względu na metrykalnych, że tak powiem, oczywiście skakał w tandemie i wykonał ten kolejny skok po 70 latach od swojego pierwszego skoku. Także to są ludzie naprawdę nietuzinkowi i przy tym niezwykle skromni i ja tylko mogę żałować, że się za późno urodziłem i nie dane mi było poznać większości z nich, ale tych, których miałem zaszczyt poznać i rozmawiać, myślę, że Kasia się zgodzi, to są wyjątkowe osoby. Rzeczywiście takie osoby, o których zawsze będziemy pamiętać, myślę, i wracać do ich wspomnień, ich przeżyć. Rok 2016 to jest taka dobra okazja, aby upamiętnić i bohaterów, i wydarzenia. No to jest też okazja, żeby powstawały, nie wiem, tablice pamięci, miejsca pamięci, izby pamięci. 2 lata temu, muszę tutaj pochwalić się mnie jako Muzeum Powstania Warszawskiego, jednostka wojskowa GROM, odsłoniliśmy pomnik nieopodal Sejmu i tutaj polecam Państwu, jeżeli gdzieś kiedyś będziecie w tej okolicy, to jest dokładnie przy ulicy Matejki. Jest taki niewielki obelisk, na którym wyryte są nazwiska wszystkich 316 cichociemnych, którzy skoczyli do graju. I tu jeszcze wspomnę o jednej osobie już przywoływanej, generale Bałuku, który właściwie powierzył nam takie zadanie, tak, żeby ten pomnik stanął. Tutaj zapraszał nas, rozmawiał, namawiał. Nie trzeba było nas oczywiście długo namawiać. Zgodziliśmy się od razu, natomiast zadanie było dość trudne. Udało się. Przy postawieniu takiego pomnika trzeba zdobyć mnóstwo pozwoleń. Poza tym były to okolice Sejmu, ambasady Kanady, więc też teren ten znajdował się pod ochroną konserwatora zabytków, więc tutaj rzeczywiście wymagało to wiele, wiele naszej pracy takiej papierkowej niestety, ale udało się. Generał Bałuk odsłaniał ten pomnik i po odsłonięciu tego pomnika stwierdził, że już właściwie wykonaliśmy ostatnie jego zadanie, on już nie ma więcej poleceń i kilka miesięcy później umarł, także cieszymy się, że dożył tej chwili, ale też troszeczkę nam się tak zrobiło smutno, że nie dał nam kolejnego zadania. To prawda, ale też muszę powiedzieć, że chyba magia cichociemnych działa, bo no, na pewno magia naszego Muzeum Powstania Warszawskiego, ale też magia cichociemnych, bo tu trzeba powiedzieć, no tych, że tak powiem, biurokratycznych wymogów było bardzo, bardzo dużo, ale trzeba powiedzieć, że wszyscy nam bardzo szli na rękę i starali się jak najbardziej pomóc, żeby ten pomnik tak, stanął. Tak, rzeczywiście tutaj ogromna życzliwość urzędników. Po prostu pewne rzeczy trzeba było załatwić, nie mogliśmy tego przeskoczyć, ale rzeczywiście no, tutaj spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i otwartością, także udało się ten projekt wykonać. Jest to też pomnik o tyle nietypowy, że no, na tym pomniku są wyryte nazwiska naszych bohaterów, którzy jeszcze żyją, tak jak pan Aleksander Tarnawski, jak pan Skowroński, więc tym bardziej ja uważam, że naszym obowiązkiem jest odwiedzenie tego pomnika przynajmniej raz i pokłonienie się tym wspaniałym chłopakom i dziewczynom też, którzy walczyli o naszą wolność. Ja, jeżeli mogę taki jeszcze osobisty wątek wpleść tutaj, bo bardzo dużo fascynujących historii związanych z cichociemnymi, ale też no, świętowaliśmy 2 lata temu setne urodziny generała Stefana Bałuka. Nie wiedzieliśmy wtedy, że w Stanach Zjednoczonych żyje cichociemny Edmund Marynowski, który jest rok i dzień starszy od generała Bałuka. No i generał Bałuk opuścił nas w styczniu, a pan Edmund Marynowski w czerwcu. On mieszkał w dalekiej Arizonie w Stanach Zjednoczonych i no cóż, no przeczytałem tak. Historia, kolejny cichociemny, fascynująca postać, dożył 101 lat, zmarł w Arizonie. Ale dzięki właśnie współpracy naszej jednostki dowiedzieliśmy się nie tak dawno, że rodzina postanowiła dokonać takiego ponownego pogrzebu tutaj, tym razem w Polsce. Powiem pani, że dla mnie to była taka zupełnie niesamowita historia, bo po pogrzebie, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć, rozmawiałem z bratankiem Jurka, czyli Edmunda Marynowskiego i co się okazało? Później ten bratanek, pan Wojtek, przekazał archiwa, które przekazał mu stryj, on przekazał je do Muzeum Powstania Warszawskiego, także mamy zdjęcia, dokumenty. Też jest taka magia, taka niesamowita historia, bo ja przeglądając te dokumenty, odkrywałem fascynującą historię związaną z moim życiem, czego bym się zupełnie nie spodziewał, bo okazało się, że Marynowski, zanim został cichociemnym i cała jego historia życia, to mieszkał dosłownie na równoległej ulicy do tej, na której ja mieszkam, więc nie wiem, gdyby losy się potoczyły inaczej, być może byśmy spotykali się w kolejce po bułki, tak? Także ci cichociemni naprawdę, jak się dobrze rozejrzeć, i to w skali całej Polski powiem, to jak się dobrze rozejrzymy, zastanowimy, to na pewno znajdziemy swojego takiego cichociemnego i może warto jakoś westchnąć za nim, czy też kontynuować jego dzieło w jakiś sposób, czy to tak jak mamy do czynienia z harcerzami, którzy starają się uczyć, czy też zachowywać odpowiednio, czy uczniowie, którzy dziedziczą tradycję, prawda, czy cichociemnych, czy
czy poszczególnych cichociemnych osób wymienionych i starają się naśladować tych swoich bohaterów i wdrażać te ich ideały w życie. Proszę Państwa, będziemy wspominać losy cichociemnych, przedstawimy biogramy bohaterów, opowiemy o ich walce, o odwadze. Przypomnę, że rok 2016 ustanowiono rokiem cichociemnych. Gośćmi programu byli pani Katarzyna Utracka i pan Grzegorz Hanula z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję Państwu za tę rozmowę. Dziękujemy. Do usłyszenia, Katarzyna Jankowska. Mundur. Nie czyść mamusiu munduru, bo i tak go zabrudzi krew. To będzie moja ofiara, będę walczył jak lew. Więc nie czyść munduru, mamo, bo i tak go pobrudzi piach. Gdy będę padał trafiony, nie będzie pora na strach. Klub ludzi ciekawych wszystkiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz powołany do służby specjalnej, przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności ojczyzny. A tajemnicy służby specjalnej dochowam nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu aż do końca wojny. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Taką przysięgę składali cichociemni, ci niezwykli żołnierze polskich sił zbrojnych, zrzucani na spadochronach do okupowanej Polski podczas II wojny światowej, którzy ze względu na wykonywane zadania nie mogli nawet nosić munduru wojskowego. Często też nie mogli liczyć na awanse i odznaczenia. Pierwszy skok do Polski miał miejsce w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku w Dębowcu. Operacja lotnicza nosiła kryptonim Adolfus. W 66. rocznicę tego wydarzenia naszymi gośćmi są generał brygady Stefan Bałuk, pseudonim Starba, Kubuś, jeden z 89 cichociemnych, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim, fotoreporter wojenny, odznaczony Virtuti Militari dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Po wojnie za przynależność do Armii Krajowej 2 lata spędził w mokotowskim więzieniu. Przez kolejne 3 lata wolno mu było być tylko taksówkarzem. Witam pana generała serdecznie. Drugim naszym gościem jest dzisiaj profesor Marek Nejkrwawicz, historyk Powstania Warszawskiego z Instytutu Historii imienia Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, autor książek m.in. Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945, Armia Krajowa, Siła Zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego, Bojowe Sztandary i Proporcje Armii Krajowej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A telefon do nas jak zwykle 022-645-2222 i czuwa przy nim Hubert Hutowski. Program realizuje Anna Regulska. Natomiast Karina Małkiewicz sprawdziła, co młodzi ludzie wiedzą o cichociemnych. Cichociemni, czyli żołnierze Armii Krajowej, tak mi się to kojarzy, którzy organizowali się gdzieś pod Londynem i byli zrzucani do Polski w celach obrony, coś w tym stylu, tak mi się to kojarzy. Początki cichociemnych prawdopodobnie sięgają klęski we Francji i żołnierze polscy, którzy dostali się do Anglii, tam tworzyli ruch oporu i byli przysyłani do Polski właśnie z Anglii po to, aby tutaj rozwijać walkę z okupantem. Jak o tym myślę, to myślę o II wojny światowej, o młodych, walczących ludziach. Cichociemni, nie wiem dlaczego tak się nazywali, podejrzewam, że cicho i ciemni, bo zazwyczaj byli zrzucani w nocy i musieli zachować takie warunki, żeby byli cicho, żeby Niemcy ich nie złapali. No, tyle młodzi ludzie na temat cichociemnych, coś jednak wiedzą. W dziejach elitarnych formacji Wojska Polskiego cichociemni, panie generale, byli rzeczywiście jednostką jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną. Niektórzy mówili, że byli to żołnierze przygotowywani do cichego zabijania w mroku nocy. W imię ojczyzny oczywiście. Skąd ta nazwa cichociemni?
Nazwa Cichociemnych pochodzi nie stąd, że myśmy, że tak powiem, robili jakieś bardzo brzydkie sprawy, tylko że nasze ćwiczenia polegały na tym, że przeważnie zadania, któreśmy otrzymywali od naszych dowódców, były wykonywane w nocy, cicho i po ciemku. Stąd, powiedzmy sobie, zaczęliśmy nazywać te eskapady cichociemnymi i stąd poszła nazwa, powiedzmy, jeżeli chodzi o cichociemnych jako członków tej elitarnej jednostki, która w zasadzie nie podlegała nikomu, była, że tak powiem, w dyspozycji naczelnego wodza, bo nie należała do żadnych z formacji wojskowych. Ja, dedykując jeden z moich albumów na temat Polaków na II wojnie światowej, zadedykowałem cichociemnym, którzy zawsze byli samotni w walce, bo taka była prawda. Natomiast o cichociemnych można albo bardzo dużo, albo nic. Ale powiedział pan generał, że to nie jest taka formacja jak wszystkie inne. Cóż to zatem była za formacja? Kim byli ci ludzie, którzy się zjawiali zawsze znienacka, którzy wykonywali najtrudniejsze zadania i cicho znikali po akcji? Proszę pani, to trzeba poprzedzić pewnego rodzaju, że tak powiem, rysem historycznym. Mianowicie sięgnijmy pamięcią wstecz. Przełącz 1939 i 1940 roku, czyli pierwsze miesiące II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej w Polsce, to również okres konspiracyjnej organizacji Polskiego Państwa Podziemnego. Rosnąca w sile podziemna armia w kraju z biegiem czasu potrzebowała coraz większej liczby oficerów różnej broni, fachowców różnych specjalności. I już w grudniu 1939 roku, a następnie w styczniu 1940 roku, dwaj polscy oficerowie, kapitan inżynier Jan Górski i kapitan Maciej Kalenkiewicz, zgłosili w sztabie głównym Polskich Sił Zbrojnych na ręce naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego projekt nawiązania łączności z krajem drogą lotniczą i kierowania tą drogą oficerów i instruktorów do dyspozycji Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. I jak ten projekt został przyjęty? Bo podobno generał Józef Zając był bardzo niechętny tym pomysłom. Generał Sikorski był absolutnie bardzo chętny, jeżeli tak to można określić w potocznej, że tak powiem, rozmowie. Natomiast ku temu wszystkiemu przeciwstawiały się, że tak powiem, przedstawiali się nasi alianci, ponieważ możliwości techniczne wówczas były jeszcze tego rodzaju, że nawiązanie łączności drogą lotniczą, prawda, z Wielkiej Brytanii do Polski stawiało wielkie trudności. Te trudności zresztą były potem, że tak powiem, w praktyce pokwitowane, bo rzeczywiście były bardzo duże straty, jeżeli chodzi o załogi. Czy te trudności, przepraszam, polegały na czym? Na odległości, którą trzeba było głównie pokonać? Odległości, ponieważ samoloty, które wówczas, że tak powiem, były w dyspozycji, a przede wszystkim ten nasz stareńki Whitley, a potem Halifax, nie nadawały się do lotów, że tak powiem, dalekosiężnych. Proszę wziąć pod uwagę, że z baz angielskich do Polski było około 1300 km w linii prostej. Naturalnie ta linia prosta nigdy nie była obserwowana, ponieważ trzeba było unikać pewnych zbiorowisk flaku, czyli artylerii przeciwlotniczej niemieckiej. W związku z tym ona wiodła w bardzo zigzagowaty, jeśli tak to można powiedzieć, sposób. Ale nad Niemcami czy nie? Unikano Niemców, lecono nad Danią, nad Danią, nad Holandią, nad Szwecją, w każdym razie tą drogą bardziej północną, omawiając, że tak powiem, omijając, że tak powiem, tak zwany Reichsdeutsch, czyli czyste Niemcy. No cóż dodać. Jej starania Kalenkiewicza i Górskiego w pierwszej fazie w zasadzie nie odniosły żadnego, że tak powiem, efektu. No właśnie. Natomiast organizacja po stronie, powiedzmy, sztabu głównego była już stosunkowo dosyć zaawansowana, ponieważ już 8 lipca 1940 roku z rozkazu naczelnego wodza powstał w sztabie głównym samodzielny wydział współpracy z krajem, tak zwany oddział 6. Specjalny, bodaj pierwszy raz użyto wówczas określenia specjalny. Kapitanowie Górski i Kalenkiewicz zakończyli swoje prace studialne i nastąpił w zasadzie zasadniczy zwrot w całej sytuacji dotyczącej cichociemnych. Mianowicie,
16 lipca 1940 roku premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill powziął decyzję powołania tajnej organizacji, która miała nawiązać współpracę z podziemnym ruchem oporu w całej Europie. Powstała organizacja SOE, Special Operation Executive, czyli Kierownictwo Akcji Specjalnej. Na jej czele premier Wielkiej Brytanii mianował Hugha Daltona, ministra blokady gospodarczej, a dyrektorem do spraw operacji został brygadier Colin McGabbins, wielki przyjaciel zresztą Polski. Do nich właśnie dwóch powiedział Churchill: nakazuję wam podpalić Europę. To prawda, tak powiedział Churchill. Tak powiedział Churchill i słowa były ukierunkowane do ministra Hugha Daltona w obecności brygadiera Gabinsa. Czyli jeżeli można, bardzo proszę, tutaj jakby pan profesor Marek Najdrawicz, w zasadzie do powiedzenia pewnych kwestii, a właściwie osadzenia problemu cichociemnych w naszej historii Polski II wojny światowej. Bo to nie było tak, że jacyś żołnierze i oficerowie zgłaszali się z regularnych formacji i byli przetransportowywani drogą lotniczą do okupowanego kraju. Należy zwrócić uwagę na rzeczy, które są oczywiste, ale przez to umykają naszej uwadze. Po pierwsze, ciągłość władz państwowych na obczyźnie i w kraju i tym samym ciągłość władz wojskowych Rzeczypospolitej na obczyźnie i w kraju. A więc pozakrajowe siły zbrojne operujące na różnych teatrach wojennych i siły zbrojne w kraju, czyli Związek Walki Zbrojnej, później Armia Krajowa. I w tym kontekście dopiero należy postrzegać tych żołnierzy i oficerów sił zbrojnych, regularnych formacji, którzy podejmując służbę w regularnym wojsku, przechodzili do służby w wojsku konspiracyjnym. Oczywiście to wszystko było efektem, było związane z polskimi celami wojny, z polskim planem wojny. To znaczy z tym, iż stopniowo kształtowała się koncepcja powstania powszechnego, które miało być rozegrane na ziemiach polskich siłą Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, przy wsparciu tego powstania przez lotnictwo i brygadę spadochronową z emigracji. A więc spójność działania wojska w kraju, sił zbrojnych w kraju i sił zbrojnych pozakrajowych. Ta spójność działania nakazywała z jednej strony wmontowanie planu powstania w strategię sprzymierzonych, z drugiej strony przygotowanie tego od strony materiałowej i od strony personalnej. I tu dochodzimy właśnie do kluczowego dla nas dzisiaj problemu, czyli cichociemnych, czyli tych ludzi, tych żołnierzy, tych oficerów regularnych sił zbrojnych działających na obczyźnie, którzy ochotniczo zgłaszali się do służby krajowej i kierowani tam byli na różne odcinki bieżącej i planowanej w przyszłości akcji. Właśnie, bo to jest symptomatyczne, że to nie był jeden oddział, który się zgłosił, prawda? To byli ludzie pochodzący z różnych jednostek wojskowych. Ja wyczytałam, że w tej rekrutacji prowadzonej przez oddział 6 do służby w kraju zgłosili się jeden generał, 112 oficerów sztabowych, 894 oficerów młodszych, 592 podoficerów, 771 szeregowych, 15 kobiet, 28 kurierów cywilnych, czyli razem 2413 kandydatów. Ale nie wszyscy ukończyli to szkolenie, czyli ten kurs odprawowy. Jakie były, panie generale, kryteria? Jak to się stało, że jak pan się znalazł wśród tych już samych wybranych 316 uznanych za gotowych do przerzutu w tej elitarnej jednostce komandosów polskich? Proszę państwa, liczby same świadczą o sobie. Mianowicie, przyjętych jako kandydatów, tak jak pani była łaskawa powiedzieć, było 2613. Czyli nawet więcej niż ja podałam, o 200. Tak, ja tak znalazłam informację, tak, o 200. Ukończyło z pozytywnym wynikiem 605. Skierowano do skoku 579. Poleciało do kraju 316, w tym jedna kobieta, obecnie jeszcze żyjąca, Elżbieta Zawadzka, profesor Elżbieta Zawadzka, oraz 28 kurierów politycznych.
I głos Elżbiety Zawadzkiej usłyszymy jeszcze dzisiaj podczas tego spotkania. Proszę zwrócić uwagę na relację tych cyfr, dlatego że one wskazują przede wszystkim o tym, że selekcja była szalenie surowa i bardzo wymagająca. Czyli jakie były kryteria, panie generale? Kryteria były, powiedziałbym, przede wszystkim psychofizyczne, to znaczy największy nacisk kładziono o dyspozycję psychiczną i tą, powiedzmy, w pewien sposób, że tak powiem, kształcono. Natomiast jeżeli chodzi o kondycje fizyczne, to tutaj sprawa była bardziej skomplikowana, ponieważ przekrój tych kandydatów, mówię o w tej chwili przegródce wiekowej, był bardzo różny. Od młodych, prawda, żołnierzy, którzy poszli na wojnę, a propos mówię żołnierzy, ponieważ tutaj stopnie nie grały roli. Sama rekrutacja była stosunkowo dosyć skomplikowana. Dlaczego? Generał Sikorski wydał dyspozycję do poszczególnych dowódców oddziałów, ażeby dokonali balotażu i wybrania oficerów, którzy od strony, powiedzmy, właśnie psychicznej, a również i fizycznej, nadają się do służby w kraju. Naturalnie chodziło o jednostki najbardziej, powiedzmy sobie, inteligentne, najbardziej, powiedzmy, wykazujące się różnymi walorami w służbie wojskowej. Dowódcy poszczególnych formacji bardzo niechętnie pozbywali się swoich oficerów, ponieważ wybierano na nim, jak to się mówi, najlepszych, że tak powiem, z kadry, prawda? Czyli tu sprawa napotkała na pewne opory. Natomiast jeżeli chodzi o, powiedzmy, same służby, to te służby dzieliły się tak jak w normalnym wojsku, prawda, oficerowie sztabowi, oficerowie łączności, oficerowie wywiadu i tak dalej. Będąc tutaj przy określeniu oficerów wywiadu, chciałem podkreślić, że jedną właściwie z najgłówniejszych, powiedzmy sobie, grup, które wchodziły w skład tych 316, to byli właśnie oficerowie wywiadu, bo aż 57 skakało do Polski, z czego 37, że tak powiem, zginęło, prawda? Także zresztą w całej wojnie zresztą zginęło 112. Mm-hmm. Panie generale, jak pan się znalazł w tej formacji? Ja znalazłem się w tej formacji, powiedzmy, w ten sposób, że właściwie zadecydowało o tym moje hobby, mówiąc uczciwie. Nawet mniej psychiczne dyspozycje czy fizyczne, a mianowicie moim hobby była fotografia. I ta fotografia została w pewien sposób wykorzystana, to znaczy zdolność, prawda, mojej w zakresie fotografii była wykorzystana, ponieważ tą fotografią doszliśmy nawet aż do mikrofotografii, która zresztą była, że tak powiem, jednym z obowiązków studyjnych w Szkole Oficerów Wywiadu, który nosił kryptonim Wyższa Szkoła Kurs Administracji Wojskowej, prawda? To był kryptonim Szkoły Wywiadu, którą prowadził pułkownik Stefan Majer, przedwojenny szef oddziału drugiego Sztabu Głównego Państwa Polskiego, Wojska Polskiego. Co tu jeszcze można dodać? Dodać można to, że kwestia, powiedzmy, samej rekrutacji odbywała się właściwie dwuplanowo. Mianowicie, wojsko, oficerowie informacyjni poszczególnych formacji zgłaszali swoich kandydatów. Ci kandydaci byli w sposób tajny, łamany przez poufne, jak ja się zawsze śmieję, wzywani do pewnych ośrodków wojskowych poza swoją formacją. Chodziłoby o to, żeby nie robić, powiedzmy, jakiegokolwiek, można powiedzieć, dekonspiracji już na samym początku. Czyli zamieszania. Jak któregoś dnia wezwał mnie Larysz Niedzielski, adiutant i szef sztabu mojego pułku 10 Strzelców Konnych, i mówił: Stefan, przyszedł do ciebie jakieś wezwanie na jakiś kurs, musisz pojutrze się zjawić w Dundee, a myśmy stali w Perth, to było kilkaset kilometrów, właściwie, no nie kilkaset może nie, ale około 150. I ja się naturalnie za gołem złapałem, mówię: panie rozmistrzu, następny kurs, bo przecież myśmy w tym wojsku przechodzili cały szereg najrozmaitszych kursów, także byliśmy... No za chwilę zapytam, jakie kursy, na czym polegało to szkolenie? Prowadzi kursy były najrozmaitszego rodzaju, począwszy od kursów samochodowych, bo każdy żołnierz musiał, że tak powiem, prowadzić znakomicie samochód, prawda, do kursów minerskich, obchodzenia się z materiałami wybuchowymi, do kursów, powiedzmy sobie, pielęgniarsko-szpitalnych, ażeby mógł sobie dać radę w pomocy rannemu, prawda, czy zapobiec jego ataku, czy coś w tym sensie, prawda. I dopiero, powiedzmy, ci kandydaci, którzy byli przesłuchiwani,
jeżeli chodzi o oficer wywiadu, znaczy INSPE oficer wywiadu, bo jeszcze przed szkoleniem, przepytywał to pan pułkownik właśnie Majer, Stefan Majer, i on mi postawił regularne pytanie, to znaczy, czy kolega, bo tak powiedzmy sobie życzliwie, że tak powiem, się nas, zawsze do nas ojciec nas zwracał, myśmy go nazywali tatą czy ojcem, prawda, bo rzeczywiście on nam ojcował w tym naszym, że tak powiem, w tej naszej służbie, pytał się krótko, czy pan kolega, prawda, zechce służyć w polskim wojsku na terenie kraju. Daję panu na to 3 minuty czasu do tego. Ja naturalnie natychmiast odpowiedziałem, że tak. I tak to się, że tak powiem, zaczęło. Czyli wynika z tego jedna rzecz, że w zasadzie poza delegowaniem i propozycją dany osobnik musiał sam ochotniczo zdecydować, czy chce, czy nie chce. Taka skomplikowana była droga i również moja. Czyli jeżeli można, profesor Marek Najkrwacz, jakby dopowiedzieć do tych wspomnień pana generała, mianowicie to, że ta rekrutacja cichociemnych prowadzona była bardzo celowo i bardzo przemyślanie, bo przecież nie chodziło o to, żeby tylko zasilić przez ileś wyszkolonych ludzi siły zbrojne w kraju, ale każdy zrzut miał swój sens, miał swój określony cel związany z bieżącą walką Armii Krajowej, z faktem, iż prowadziła ona działania sabotażowo-dywersyjne, że była częścią sił zbrojnych alianckich, to znaczy działania wywiadowcze na rzecz aliantów, o czym właśnie wspominał tutaj pan generał, a jednocześnie to, że planowano na koniec wojny powstanie powszechne, które musiało być wieloaspektowo przygotowane. A więc z tego względu zrzut do kraju ludzi, którzy z pozoru jakby zupełnie nie mieścili się w warunkach konspiracji. Oficerowie broni pancernej, oficerowie lotnictwa, no bo niby dlaczego w konspiracji lotnicy czy pancerniacy? Rzecz polegała na przygotowaniu przyszłych lądowisk dla samolotów alianckich i samolotów Polskich Sił Powietrznych, sieci dozorowania, opracowania sztabowego tego, a jednocześnie przeszkolenia w kraju ludzi pod kątem zdobyczy techniki, czołgów, broni pancernej przez ludzi, którzy na Zachodzie zetknęli się z najnowszymi typami broni pancernej i mogli przekazać swoją wiedzę żołnierzom i oficerom sił zbrojnych w kraju. Jednocześnie zwrócić należy uwagę na fakt zrzucenia sporej ilości radiotelegrafistów, a więc tych ludzi, którzy utrzymywali łączność Armii Krajowej. To było szalenie istotne. Ze sztabem oczywiście naczelnego wodza. Bo przecież nerwem każdej armii jest łączność. Oczywiście. A to byli wysoko wykwalifikowani specjaliści, fachowcy, ludzie, którzy umieli grać na tym sprzęcie, którzy utrzymywali stałą łączność pomiędzy krajem a Londynem. Mm-hmm. Proszę założyć słuchawki. Ja pragnę dodać jeszcze do tego, co powiedział, że tak powiem, pan docent, generał Stefan Bałk. Sprawa doboru służb należy tłumaczyć w ten sposób, że przecież ci oficerowie wywiadu, którzy mieli obserwować ruchy wojsk pancernych, czy powiedzmy sobie przemieszczenia lotnicze i tak dalej, musieli się na tym znać. Mm-hmm. Prawda? Była to olbrzymia wiedza, którą poszczególnemu żołnierzowi trudno było wpajać od samego początku. Stąd byli również w tej grupie 316 dobierani, prawda, właśnie lotnicy, pancerniacy, przeciwpancerniacy, artylerzyści itd., itd., prawda, z pewnego rodzaju głównym naciskiem na łącznościowców, którzy stanowili, że tak powiem, tą nić wiążącą wszystkie efekty, które popełnili, prawda, i wszystkie zdobycze wywiadu musiały być przekazane natychmiast, prawda, do sztabów alianckich. Stąd aż 50 łącznościowców tych 316 i aż 37 oficerów wywiadu, również tych 316. Proszę panów o założenie słuchawek. Odbierzemy telefon 022 645 22 22. Halo? Dzień dobry, Gwoździecka z Przemyśla się kłania. Witamy. Chciałam wspomnieć tutaj o cichociemnym przemyślaku, panu Przemysławie Byszczyckim, ale to tylko tak na marginesie. Ja się chciałam pana teraz zapytać, czy pan się bezpośrednio zetknął z generałem Okulickim, bo ile wiem, to on został też zrzucony do Polski.
I co pan sądzi na jego temat jego osobowości? Bo ja cały czas mam takie trochę wątpliwości. No niewątpliwie to był człowiek zasłużony i bohater, ale nie mogę zrozumieć, dlaczego on jako taki doświadczony wojskowy i zresztą on był już raz aresztowany przez Rosjan, przez Sowietów. Dlaczego on się zdecydował na to spotkanie, kiedy było, można się było duży prawie domyśleć, że oni zostaną zniszczeni ci ludzie. I za tyle dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. 022 645 22 22. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan generał Stefan Bałuk i profesor Marek Ney-Krwawicz. Bardzo proszę, pan generał. Z panem generałem Okulickim zetknąłem się wiele razy, ponieważ już we wrześniu, w drugiej połowie, że tak powiem, powstania, jako dowódca plutonu ochrony sztabu głównego urzędowałem w tak zwanej Małej Paście na ulicy Pięknej, a generał Okulicki bywał, że tak powiem, tam bardzo częstym gościem, ponieważ był członkiem sztabu. Także moja znajomość z generałem Okulickim była, powiedzmy sobie, na linii czysto służbowej. Natomiast trudno mi odpowiedzieć na powody, dla których on, prawda, tak jak pani Bołaskała zauważyć, skierował się, powiedzmy sobie, na to spotkanie, ponieważ mam wrażenie, że to już leżało, powiedzmy sobie, w racji stanu, a nie, powiedzmy sobie, przypadkowych jakichś okoliczności. Bardzo proszę, właśnie, pan profesor. Że generał zdecydował się w marcu 1945 roku na podjęcie tych rozmów skazanych z góry na niepowodzenie, wynikało przede wszystkim z nacisków czynników politycznych Polskiego Państwa Podziemnego. Okulicki w pierwszym odruchu był zdecydowany na te rozmowy nie iść. Mówił krótko, że ja ich znam, bo przecież przeszedł już ich badania w 1941 roku po tym pierwszym aresztowaniu. Wiedział, co może stać za takim zaproszeniem, ale zdecydował się pod niejako, powiedzmy, presją, pod naciskiem czynników politycznych Polskiego Państwa Podziemnego, że jednak trzeba ratować, rozmawiać, no ale niestety okazało się, że rozmówca był nie ten, z którym można było podejmować normalne rozmowy w cywilizowanym świecie. Mm-hmm. 022 645 22 22. Panie generale, wiadomo, że loty, które się odbywały najpierw z Anglii, a potem nie tylko, bo potem także z Włoch. Pan przyleciał z Brindisi przecież. Tak jest. Skakał pan startując z Brindisi we Włoszech. Zresztą to było w nocy z 10 na 11 kwietnia 1944 roku, prawda? Tak. I skakał pan w okolicach, wskoczył pan w okolicach Warszawy. Wołomina, dokładnie. Wołomina. Wiadomo, że te loty wielogodzinne były niebezpieczne, że były narażone samoloty na zestrzelenie, że to było rzeczywiście i odległość wielka. Ale co się działo ze skoczkami? Co się działo z cichociemnymi w momencie, kiedy już skoczyli do Polski? Przecież to była zupełnie inna sytuacja niż na Zachodzie. Ludzie się ubierali inaczej niż na Zachodzie. Przecież ta elitarna jednostka, jeśli tak można powiedzieć, ci młodzi, przystojni, wspaniali chłopcy, cichociemni, byli zupełnie już inaczej uformowani. Oni i posługiwali się innym językiem. Mówili po angielsku. Co? Na czym polegał ten kamuflaż, który tutaj musieli zastosować, żeby nie wpaść przy pierwszym kroku? Poruszyła pani sprawę, bardzo istotną sprawę, jeżeli chodzi o szkolenie cichociemnych. Mianowicie kwestia tak zwanego kursu odprawowego. Proszę pani, poza wszystkimi kursami, które przechodzili cichociemni, a przechodzili ich całą plejadę najrozmaitszych tych, prawda, ukierunkowań, nie będziemy już do tego wracać, bo mówiliśmy, prawda, różne służby, różne zadania, to przede wszystkim jeszcze był na samym końcu tak zwany kurs odprawowy, mieścił się w starym, że tak powiem, pałacu hrabiego lorda angielskiego, około 30 km pod Londynem. I tamże na tym kursie odprawowym powstawała i była narzucana każdemu z nas poszczególnych inna legenda. Odchodziliśmy przede wszystkim od swoich nazwisk. Czyli życiorys. Słucham? Życiorys nowy. Życiorys.
Myśmy to nazywali legendą, prawda? Dlatego, że to wszystko było oparte o fałsz. Czasami zatrzymywaliśmy tylko, powiedzmy, daty urodzeń, bo te mogły grać spokojnie, prawda? Natomiast nazwiska, meldunki, metryki, pozwolenia na pracę, najrozmaitsze inne rzeczy były wystawiane już na nazwisko, które sobie każdy z nas, powiedzmy, sobie przybrał. I następowała pewnego rodzaju kontrola. Ta kontrola była czasami bardzo nieprzyjemna, ponieważ budzono nas w nocy i pytano się, jak się nazywasz, gdzie się urodziłeś i tak dalej. Bardzo często tenże Skoczek i tak kilku naszych kolegów odpadło, mówił swoje własne nazwisko. Na drugi dzień rano się pakował i wracał do jednostki. Prawda? On musiał każdy z nas osiągnąć absolutny ideał, jeżeli chodzi o nową swoją osobowość. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię ubrania, o którym pani wspomniała, specjalne ekipy, które już nie leżały po naszej stronie, wyszukiwały ubrania cywilne, bez metek brytyjskich, najczęściej jakieś, mówiąc po prostu, stare ciuchy europejskie, a żeby nie było najmniejszego śladu, powiedzmy, pochodzenia anglosaskiego w danym takim garniturze, czy coś w tym sensie. Napawało to dość dużo trudności, dlatego że to wszystko się przeważnie kupowało na tak zwanych ciuchach, prawda? Tak, na pchlich targach. Na pchlich targach i to było, powiedzmy, zaopatrzenie, które stamtąd biegło. Te rzeczy były bardzo surowo przestrzegane. Aczkolwiek zdarzały się historie tego rodzaju, że na przykład jeden z kolegów w Polsce już po 2 miesiącach pobytu wyciągnął bilet od metra z palta, prawda? To raz, a poza tym działy się jeszcze inne rzeczy, o których była pani łaskawa wspomnieć, że myśmy byli w pewien sposób uformowani inną obyczajowością, prawda? Co ja przez to rozumiem? Na przykład w Wielkiej Brytanii co chwila się syci sorry, bo człowiek przeprasza, że potrącił, przeprasza, że przejść, wobec tego to jest sorry, jest na ustach, prawda? Trzeba było się od tego sorry odzwyczaić. Mało tego, ale czasami zdarzały się jeszcze inne, powiedzmy sobie, wpadki. Otóż ja tutaj zacytuję jeden bardzo autentyczny, oryginalny, który przytrafił się bardzo znanemu cichociemnemu, mianowicie inżynierowi Stanisławowi Jankowskiemu, pseudo Agaton. No, jedna z największych postaci przecież powstaje. Stasiek się rozchorował na ciężką grypę. Zdobył bodajże czerwiec 1944 roku. Leżał w mieszkaniu tak zwanym ciepłym, gdzie właścicielka wiedziała, kim on jest. Trzeba nieszczęścia, że w tymże bloku nastąpiła obława gestapowska i szli od mieszkania do mieszkania. Naturalnie doszli w końcu i do tego mieszkania, gdzie on leżał. Otworzyła pani, która jako pierwszą wiadomość powiedział: proszę uważać, bo no, ten chory, mój sublokator, jest, zdaje się, chory na tyfus. To była zagrywka bardzo, że tak powiem, sprytna, ponieważ Niemcy się panicznie bali, że tak powiem, tyfusu. Ten gestapowiec, który wszedł do tego pokoju, zażądał kenkarty od Stasia, robił to, że tak powiem, z najdalszej odległości ręki, popatrzył się na kenkartę i Stasiowi oddał. Staś spokojnie powiedział: I thank you. No i co się stało? Na szczęście on się nie zorientował. On był tak przerażony tym tyfusem, prawda, o którym cały czas myślał, że nie zwrócił uwagi na to, co mu chory mówił. Że usłyszał po angielsku. A chory mu spokojnie. Stasiek miał wtedy prawie 40 stopni gorączki, prawda? I strzelił: I thank you. Bo każdy u nas w Wielkiej Brytanii za wszystko mówił: I thank you, prawda? No więc było to normalne i tak dalej. Jeżeli można jeszcze... To jeszcze, słuchacze, cierpliwość poproszę, bo już czekają, zaraz obierzemy. Mówimy o cichociemnych i jakby w formule jednostki. Jednostka cichociemnych, cichociemni. Ale należy podkreślić bardzo mocno fakt, że w praktyce taka jednostka nie istniała. To bardzo ważne, że co pan oni mówi. nigdy razem wszyscy się nie spotkali. Tak jest. I tak jak dopiero powiedział to kiedyś przy tablicy cichociemnych w kościele świętego Jacka, jeden z nich, major Gzyms Puchacki, że spotkamy się wszyscy po drugiej stronie tęczy razem.
I chyba to jest właściwe określenie, bo pochodzili z tak różnych oddziałów, mieli za sobą tak różne doświadczenia. Konspiracja wymagała tego, żeby się nie kontaktowali, żeby nie wiedzieli o sobie nawzajem. Czasem wiedzieli, czasem nie wiedzieli. Czasem, łamiąc wszelkie zasady konspiracji, spotykali się, ale to nie było regułą. Natomiast o tym, kto jest kim, dowiedzieli się dopiero po wojnie. Po wojnie, tak, jak przysięgali. Tak. Jeszcze odbierzemy telefon. Dobrze, panie generale, czy pan chce teraz coś jeszcze dodać? Ja tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, że właściwie pewnego rodzaju próbę scalenia nas w sposób pojęciowy dokonał Ojciec Święty Paweł II, bo przyjmując delegację cichociemnych powiedział dokładnie: cichociemni to ładny kawałek historii Polski. W tym kawałku byli cichociemni. Czyli w pewien sposób żeśmy zostali przez Ojca Świętego zebrani do kupy, jak to się mówi. Odbierzemy telefony, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Karina Graczyk z Łodzi. Chciałam zapytać z państwa gości w studio o taką rzecz. Wiadomo, że Polacy... Pani Karino, przepraszam, ale pytanie, dobrze? Bardzo proszę, bo mamy już bardzo niewiele czasu, czekają następne telefony i proszę o krótkie, merytoryczne pytania państwa. Halo? Jaki był udział cichociemnych Polaków w wywiadzie państw alianckich? Bo wiadomo, że z ustaleń polsko-brytyjskiej komisji, że Polacy mieli do 50% w wywiadzie brytyjskim. A jaki był udział cichociemnych? Dobrze. Dziękuję bardzo. To jest jedno pytanie, łączymy drugi telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Moje nazwisko Podsiad, podporucznik rezerwy. Uszanowanie dla pani redaktor, dla pana profesora. Witamy serdecznie. Czołem, panie generale. Ja chciałem krótko zapytać w taką sprawę, dzwonię ziem zachodnich i tak analizując współczesną teraz sytuację, no rocznica i ofensywy styczniowej Armii Radzieckiej, krótkie pytanie. Czy nie należało zmienić zasad taktyki działania formacji zbrojnych w kraju po wkroczeniu już wojsk radzieckich do Polski? Żeby to jakoś może inną taktykę przebrać, żeby to nie było tych aresztowań, tych innych takich kłopotów, jakie spadły na wszystkich uczestników. I od razu chciałem złożyć hołd i szacunek dla formacji, o której pan generał tak dużo i pięknie mówi. Której sam był członkiem. Dziękuję. Może krótko najpierw pani. Proszę pani, 57 oficerów wywiadu było szkolonych w Anglii, 37 lądowało w kraju. Jeżeli chodzi o nasz udział w tak zwanym wywiadzie alianckim, on jest nie do oszacowania. Po prostu może kiedyś jeszcze, jak zostaną nareszcie otwarte archiwa brytyjskie, ukaże się całkowita prawda. W każdym bądź razie wszyscy dowódcy aliancy za każdym razem podkreślali ogromną ważność prac polskiego wywiadu. Jeżeli można, to niech to pani służy jako odpowiedź. Czyli jeżeli można, jeszcze tutaj dopowiadając niejako profesor to... Profesor Marek Najkrwawicz. Proszę pamiętać o tym, że szefem wywiadu Armii Krajowej w 1944 roku, a więc w momencie, kiedy nasz wywiad zdobył część broni V i przekazał je do władz alianckich do Londynu, był cichociemny pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki. A więc to też jakby dopowiedzenie do tego fragmentu historii i wywiadu polskiego w latach II wojny światowej. I drugie pytanie, czy nie należało zmienić taktyki? Ja odpowiem pewnego rodzaju autentyczną historią. Mianowicie był zwyczaj, generał Szymon Bałuk. Był zwyczaj, że cichociemni w czasie pobytu w Odlejęc, to znaczy w tym ostatnim ośrodku wyczekiwania na loty, byli wizytowani przez naczelnego wodza. Ja byłem w 1944 roku w kwietniu, przed moim lotem, miałem zaszczyt, że tak powiem, również być świadkiem wizyty generała Sosnkowskiego. Mieliśmy pewnego rodzaju przywilej, że mogliśmy się naczelnego wodza pytać o wszystko, nawet o, powiedzmy, rzeczy, które zatrącały tajemnice wojskowe. Jeden z moich kolegów, który był obecny na tym przyjęciu, zwrócił się do generała i zapytał się właśnie o to, o co się w tej chwili pan był uprzejmy zapytać. Czy w świetle doświadczeń, które już Armia Krajowa odczuła na własnej skórze we Lwowie i w Wilnie, nie należałoby zmienić stosunku do Armii Radzieckiej i po prostu zmienić taktykę, o której właśnie pan był uprzejmy mówić. Generał Sosnkowski, że tak powiem, odpowiedział krótko. W waszej sali jadalnej w Odlejęc na mapie Polski jest napisany krótki napis: wywalcz jej wolność lub zgiń.
racja stanu wymaga tego, ażebyśmy się w ten sposób w stosunku do naszych aliantów obecnych zachowywali, a nie inaczej. To musi panu wystarczyć jako pełną odpowiedź, bo to jest, że tak powiem, opinia naczelnego wodza generała Kazimierza Sosnowskiego z 1944 roku z kwietnia. Panie generale, generale Cichociemni byli zaciekle tropieni przez gestapo w Polsce, tak. I Abwehrę. Ci, którzy wpadli w ręce niemieckie, właściwie nie mieli niemalże szans. Podobno się udało odbicie z więzienia jednego z Cichociemnych. Tenże major Jan Górski, pseudonim Chomik, który był jednym z organizatorów, z tych dwóch organizatorów czy pomysłodawców stworzenia takiej formacji, został zamęczony przez gestapo po aresztowaniu w Krakowie w sierpniu 1944 roku. Jakie były, na jakie odcinki trafiali Cichociemni w Polsce? Jaki był ich udział w Powstaniu Warszawskim? Jakie zadania tutaj, poza tymi, o których już pan profesor powiedział, wykonywali? Przecież była grupa dywersyjna Wachlarz, która miała swoje bardzo konkretne zadania. Brali udział w całej operacji Burza. Kiedyś do Jędrzeja Tucholskiego, autora książki Cichociemni, zresztą świetnie napisanego, jeżeli chodzi o moją skromną opinię, zwrócił się jeden z jego przyjaciół i powiedział tak. Właściwie, jeżeli chodzi o Cichociemnych w powstaniu, to można by powiedzieć, że oni załatwili całość. No jest to, powiedzmy sobie, przerost ambicji absolutny, ale trzeba stwierdzić, że 91 Cichociemnych brało udział w Powstaniu Warszawskim, z czego 18 zginęło. Prawie wszyscy, którzy brali udział, byli na stanowiskach dowódczych. Mało tego, pewne oddziały nawet nosiły, że tak powiem, od ich nazwisk pewne swoje własne nazwy. Także pewnego rodzaju udział, że tak powiem, Cichociemnych w powstaniu jest olbrzymi, jeżeli tak można krótko powiedzieć. Czy jeżeli można tutaj dodać, to właściwie trudno byłoby znaleźć taki pion organizacyjny polskiego państwa podziemnego, sił zbrojnych państwa podziemnego, czyli Armii Krajowej, w którym nie byłoby Cichociemnych. Nawet no, w tak odległym jakby od nich dziale jak propaganda. Przecież Jan Nowak, Zdzisław Jeziorański, no właśnie w oddziale 6 Sztabu oczywiście. Komendy Głównej AK był jednym z oficerów BIP-u w Powstaniu Warszawskim. Wracając do pani powiedzenia, że gestapowcy specjalnie, że tak powiem, kochali nas. Polowali. I polowali na nas, to mogę jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć. Każdy z nas miał tak zwaną fiolkę z trucizną. Nie trzeba nie zapominać, że 10 moich kolegów zażyło truciznę po prostu dlatego, żeby nie zdradzić. A jakie były zadania tej wydzielonej organizacji dywersyjnej Wachlarz? Panie profesorze. Zadania Wachlarza były nieco inaczej sprecyzowane w planach, potem przesunęły się ku nieco innym działaniom. Mianowicie pierwotnie była to koncepcja osłony Powstania Powszechnego od wschodu. Powstanie miało się rozgrywać na terenach Generalnej Guberni jako bazie powstańczej. Miało być osłonięte od wschodu, od frontu wschodniego, ewentualnego silną dywersją. I między innymi właśnie to było zadaniem Wachlarza. Natomiast w pewnym momencie, właściwie stosunkowo szybko, te planowane na przyszłość działania zostały przesunięte na korzyść działań bieżących, a więc dywersja nie w późniejszym okresie czasu, ale już wtedy. A więc rzucenie Cichociemnych, bardzo dużej ilości Cichociemnych na praktycznie wszystkie odcinki Wachlarza, na wszystkie 5 odcinków, łącznie z objęciem komend przez niektórych z nich, niektórych odcinków. I tam bardzo mocno przechodzili swoją, że tak powiem, szkołę walki tutaj w kraju, szkoląc jednocześnie innych, a potem te doświadczenia spożytkowywali po rozwiązaniu Wachlarza, po przekazaniu Wachlarza do kierownictwa dywersji, do KEDYW-u, przechodząc do różnych oddziałów sztabowych, dywersyjnych, partyzanckich, podległych kierownictwu dywersji Armii Krajowej. A jak pan patrzy z perspektywy historyka na historię II wojny światowej? Jak ocenia pan funkcję, zadania i wypełnienie zadań przez Cichociemnych? Jak oni się wpisują w całą historię II wojny światowej?
Przede wszystkim, jak mówię, było to działanie nad wyraz celowe, przemyślane i, co ważniejsze, skuteczne. Zrzucani z różnymi specjalnościami, z różnymi zadaniami, wykonywali je tak, jak można to było wykonać najlepiej w tym trudnym okresie czasu II wojny światowej. Usytuowani byli na wszystkich stanowiskach, od dowódcy Armii Krajowej po dowódcę oddziału partyzanckiego. Spełniali swoje zadania dobrze, konkretnie, pozostawiając po sobie nie tylko pamięć, nie tylko to, że o nich mówimy, że o nich pamiętamy, ale przede wszystkim wtedy konkretne działania. Pamiętajmy, że jeden z cichociemnych, kapitan pułk Adam Borys, był dowódcą parasola, a więc tego oddziału, który dokonał najbardiej spektakularnej akcji likwidacyjnej, likwidacji generała SS Kuczery tak w lutym 1944 roku. Bardzo proszę, pan generał Stefan Bałk. Ja bym powiedział krótko. Cichociemni byli mózgiem operacji. Do tego, co pan generał powiedział o tych 10 cichociemnych, którzy po aresztowaniu w sytuacji bez wyjścia zażyli truciznę, należałoby dodać, bo na początku powiedział pan, że zginęło 112. Tak, prawda? W czasie wojny. Tak, czyli oni 9, wchodzą w tą liczbę. Tak, 9 zginęło w czasie lotu do Polski albo podczas skoku. Tak. 26 w walce z okupantem, 27 zamordowało gestapo. 8 zostało zamordowanych lub zginęło w obozach koncentracyjnych. 10 zażyło truciznę, 18 zginęło w Powstaniu Warszawskim. Na 9 wykonano po wojnie karę śmierci na podstawie wyroków sądów Polski Ludowej. Dokładna statystyka liczbowa. Dokładna i wzorowa. Pan też siedział w więzieniu na Mokotowie. Tak, miałem zaszczyt być klientem pana kapitana Rudzeńskiego. Jak wchodziłem do więzienia, on był kapitanem, jak wychodziłem, był pułkownikiem. Awansował. Tak. Myślę, że tak. Na koniec jeszcze może posłuchajmy, bo obiecałam to państwu. Jedyna kobieta skakała do Polski. To była Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo, drugi pseudonim Zoja. Ja z nią rozmawiałam, z panią profesor Elżbietą Zawadzką, w roku 96, czyli 11 lat temu. Fragment tej wypowiedzi, tej audycji teraz państwu zaproponujemy. Może uda się powtórzyć całość w jakimś dogodnym terminie. Moja ekipa to była ta jesienna 1943 roku. Równocześnie ze mną wyleciało, zdaje się, jeszcze 3 samoloty, ale tego ja już nie mogłam wiedzieć, to była tajemnica. Lecieliśmy na Danię, a więc w północno-wschodnim kierunku. Tam oberwaliśmy skrzydła, bo myśmy lecieli bardzo nisko, żeby ominąć flaki. Flak to była artyleria przeciwlotnicza niemiecka, którzy wypuszczali te swoje reflektory z naziemnych dział przeciwlotniczych. I one krzyżowały się w powietrzu i łapały samoloty. Dolecieliśmy do Szwecji z Danii i dopiero w Szwecji pod prostym kątem dolecieliśmy na Prusy Wschodnie i złapaliśmy Wisłę. Wisła z góry jest po prostu drogą, która prowadzi lotnika. Ja miałam zlecieć na Solnicę. To było miejsce w Podkowie Leśnej, tuż koło Warszawy. To oczywiście wszystko było ustalone. W ten dzień radio BBC nadawało melodię. To był sygnał, że samolot wyleci. Dla komórek odbiorczych, które czuwały, żeby przyjąć zrzuty. To było tak, że kładło się kilku ludzi, przeważnie młodzieży albo tych żołnierzy plutonu, na ziemi w kształcie strzały, która ostrzem była skierowana w kierunku wiatru. A ci ludzie leżący na ziemi, na piersi, mieli latarki zasunięte, tak że światło szło tylko w górę. Nasz samolot nie odnalazł tej strzały. A było tak,
że droga z Londynu do Polski, do Warszawy była tak daleko, że benzyna starczyła tylko na lot w tę stronę i z powrotem, bo przecież wiadomo, że Rosjanie nie pozwolili lądować. A nie mógł też za długo krążyć, bo Niemcy odróżniali inny odgłos samolotu niemieckiego a brytyjskiego, ale jednak za drugim czy za trzecim krążeniem odnalazł tę strzałę i zrzucił nas. A w naszej ekipie było wyjątkowo dużo tych zasobników, aż 11 kontenerów broń i była taka wielka paka zaszyta w skórę z medykamentami i przyrządami medycznymi. Oni to zrzucili, no i potem musieli nas zrzucić, trójkę. Powiedzieli, kobieta ma pierwszeństwo i to był Halifax. Halifax miał taką dziurę w podłodze, którą się otwierało, wtedy widać było noc na ziemi, więc siadłam na brzegu, trzymając się i czekam, a tam ten angielski członek załogi najpierw zapalił czerwone światło, w pewnej chwili zielone światło i okrzyk go! I wtedy trzeba było puścić ręce i skoczyć. Leciało się jak kamień, póki się nie otworzył spadochron. I wtedy nastąpiła cudowna chwila. Człowiek się znalazł zupełnie wolny w przestrzeni, tylko trzymał te sznury spadochronu. To był moment tylko, bo tak szybko ziemia się, bo to nie myśmy się zbliżali do ziemi, tylko ziemia do nas. No i zeskoczyłam, dobrze zeskoczyłam, ale odbiłam sobie okropnie pięty, pamiętam. Tam już czyhał ten pluton, rozradowany, że wreszcie nastąpił, bo oni na te zrzuty czekali już bardzo długo. Podbiegł do mnie dowódca tego plutonu, no i otwiera ramiona, żeby objąć, prawda, ucałować tego skoczka z nieba i odskakuje kobieta, bo to się nikomu nie zdarzyło. Przed tym oczywiście musieliśmy mimo wszystko wymienić hasło, prawda? Janek, pamiętam, był hasło. No i to była Elżbieta, generał Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo, jedyna kobieta cichociemna, która skakała do Polski. Bardzo proszę, pan generał Stefan Bałk. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć na sam koniec mojej wypowiedzi, mianowicie łączyła nas niezwykłe braterstwo broni z lotnikami. Proszę pamiętać, że lotnicy wykonali 483 operacje lotnicze do Polski, tracąc 68 samolotów wraz z załogami. Oprócz cichociemnych kurierów zrzucono 630 ton sprzętu bojowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, lekarstw, radiostacji. A ponadto myśmy przywieźli jeszcze jako cichociemni 26 299 375 dolarów USA w papierach i w złocie, 1755 funtów brytyjskich, 3578 marek niemieckich. Niżej podpisany miał na sobie pas zawierający 45 tysięcy dolarów. No cóż, jakby sumując, można by chyba przytoczyć tę dewizę, która widnieje na odwrotnej stronie znaku spadochronowego. Tobie ojczyzna. I taki znak spadochronowy ma wpięty w klapę pan generał Stefan Bałk. To jest ten znak, decyzję o jego ustanowieniu podjął w czerwcu 1941 roku wódz naczelny generał Władysław Sikorski. Tak jak pan profesor powiedział, nigdy wszyscy żołnierze tej jednostki nie stanęli ramię w ramię na żadnej zbiórce. Niemalże nie znali się wzajemnie, nie mieli barw, tradycji, patrona, sztandaru, mieli tylko ten znak. Nie obowiązywała ich typowa hierarchia wojskowa. Życie tych ludzi, tych wspaniałych ludzi, określały właściwie daty związane z dziejami ruchu oporu w Polsce, czyli Polskiego Państwa Podziemnego. Otóż to. Największe wyrazy szacunku przez pana generała przekazujemy wszystkim żyjącym cichociemnym i bardzo dziękuję za obecność dzisiaj w studiu. Naszymi gośćmi byli generał brygady Stefan Bałk, pseudonim Starba i Kubuś, oraz profesor Marek Ney Krwawicz. Do usłyszenia, Hanna Maria Giza. Dziękujemy uprzejmie. Dziękuję.
ciekawych wszystkiego. Szukasz śmierci? Wstąp na chwilę. Taki napis witał oficerów w ośrodku, w którym szkolono 316 najlepszych dywersantów i sabotażystów w historii Polski, starannie wyselekcjonowanych spośród tysięcy kandydatów. Musieli porzucić wszystko, zapomnieć, kim byli, bez słowa opuścić kobiety, które kochali. Doskonale wyszkoleni, niewyobrażalnie odważni, desperacko zdeterminowani, bezkompromisowi. Byli gotowi poświęcić wszystko dla idei wywalcz Polsce wolność lub zgiń. Zrzuceni na spadochronach do okupowanej Polski podejmowali czasami wręcz samobójcze misje. Nieliczni, którzy przeżyli, trafili po wojnie do piekła komunistycznych więzień. Jak nigdy, nigdy się jednak nie poddali. Do końca marzyli o wolnej Polsce. Naszymi gośćmi dzisiaj w klubie ludzi ciekawych wszystkiego będą pan generał brygady w stanie spoczynku Stefan Starba-Bałuk, cichociemny, zrzucony na spadochronie w okolice Tłuszcza w nocy z 10 na 11 kwietnia 1944 roku. Objął służbę w Wydziale Legalizacji Komendy Głównej Armii Krajowej, zajmującym się m.in. podrabianiem dokumentów i wywiadem. Przed wybuchem Powstania Warszawskiego sporządził dokumentację fotograficzną niemieckich umocnień w stolicy. Szkolenie wywiadowczo-dywersyjne ukończył w Glasgow. Połączymy się z panem generałem za kilka minut, za 10 minut. W studiu Radia Kraków witam bardzo serdecznie. Jest pan Kacper Śledziński, antropolog kultury, autor książek historycznych, m.in. bestselleru Czarna Kawaleria, poświęconej żołnierzom generała Maczka. Rozmawialiśmy o tej książce na antenie Dwójki, z pewnością państwo pamiętają. Najnowsza publikacja Cichociemni, elita polskiej dywersji, opublikowana także w wydawnictwie Znak. To jest ta książka, która nas dzisiaj sprowadziła do studia i w Warszawie, i w Krakowie. Na okładce książki, jeśli państwo ją zobaczą, major Jan Piwnik, pseudonim Ponury. Postać niezwykle barwna, kolorowa, tragiczna, legendarna. Witam pana w studiu w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest jeszcze jedna osoba, która będzie obecna w jakimś sensie podczas naszej audycji. To generał Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo. Legendarna cichociemna, jedyna kobieta w tej męskiej, twardej formacji. Zaprezentuję państwu króciutki fragment naszej rozmowy nagranej w styczniu 1996 roku. Generał Elżbieta Zawadzka ZO zmarła w 2009 roku. Telefon do nas 22 645 22 22. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek dzisiaj jest wydawczynią Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego i mniej więcej za pół godziny będzie odbierać od państwa telefony. Poczta elektroniczna klcw@polskieradio.pl, a program realizują w Krakowie Michał Błaszczyk, a tu w Warszawie w studiu Dwójki Jan Gadomski. Panie Kacprze, jak i dlaczego poszedł pan, bo to jest niesamowite, młody człowiek, który idzie tropem cichociemnych i na dodatek cichociemnych, którzy przecież tak starannie zacierali wszystkie ślady. Co pan chciał odnaleźć i co pan odnalazł? To znaczy, zacznę się, tak powiem, od pierwszej części pytania. W zasadzie Powód narastał od kilkunastu lat, to znaczy zaczęło się już w liceum. Można by się nawet cofnąć do późnej podstawówki, kiedy mój tato, zainteresowany bardzo historią II wojny światowej, podsuwał mi książki różne. Między innymi trafiały się tam o partyzantach książki. Między innymi to od niego po raz pierwszy usłyszałem o Janie Piwniku. Aha. Potem sam grzebiąc już w licealnych i w studenckich czasach, jakby bardziej pochyliłem się nad postacią dwóch cichociemnych, o których piszę w swojej książce. Chodzi mi o Powolnego i Spokojnego. To byli cichociemni krakowscy, że powiem w ten sposób. To znaczy oni... To taki lokalny patriotyzm. Okupację... Wie pani co, poniekąd tak, to z tym Powolnym i Spokojnym wyszło od zamachu na Hansa Franka. Jakby zainteresowałem się też tym tematem. Napisałem krótki artykuł w takim miesięczniku kulturalno-oświatowym bodajże Kraków.
parę lat temu, no i jakby to był jakiś taki początek, który, jak tutaj powiedziałem przed chwilą, no trwał kilkanaście ładnych lat. No, nie ukrywam, że też przewinęły się gry komputerowe jakby w temacie operacji specjalnych i to wszystko jakby zbudowało we mnie taką no, ciekawość, jak w rzeczywistości wyglądały te akcje, o których się czytało, o których oglądało się filmy, na przykład no, wspominając tak dobry film, jak działa Nawarony, to oczywiście nie było cichociemnych film, ale było o operacji specjalnej. No i chciałem to poznać jakoby od kuchni. Zacząłem szukać wspomnień, zacząłem szukać relacji, to przede wszystkim, bo jakby opieram się w swoich książkach głównie na relacji świadków bezpośrednich, ewentualnie pośrednich, jeżeli bezpośredni zginęli, a no niestety tu muszę powiedzieć, że w przypadku cichociemnych, czy w przypadku ruchu oporu, to była jednak mimo wszystko większość świadków pośrednich, prawda? Osoby, z którymi się spotykałem, między innymi w tym roku na Wykusie 16 czerwca, opowiadały nie tyle o sobie, co opowiadały o postaciach, które mnie interesują. I tutaj nie ukrywam, że jeżeli mówimy o Wykusie, no to akurat był przede wszystkim Jan Piwnik i Nurt, czyli major Kaszyński. Od tego się zaczęło. A czego poszukuję? To znaczy staram się poszukiwać atmosfery. To znaczy opisując jakieś wydarzenie, nie chcę poprzestać tylko na suchych faktach, prawda? W rodzaju podania miejsca bitwy, czasu bitwy, jaka ta bitwa miała przebieg taki jakby punktowy, prawda, że zdobyto to, stracono tyle, a tyle ludzi i tak dalej. Staram się opisać atmosferę bitwy może w ten sposób. Czy mi się to udaje? Oczywiście to już inna kwestia. No tak, ale też stara się pan opisać człowieka, czyli tych cichociemnych. Sięgając się, zastanawiałam się, czy książka jest fascynująca. I czytając ją, zastanawiałam się, skąd pan czerpał informacje takie, które pozwoliły zbudować tak świetne psychologiczne portrety wielu cichociemnych, no, nie jednego, przecież nie dwóch. No właśnie z tych relacji, o których wspominałem. Z tych relacji. Na przykład bardzo dużo, tak, dlatego, że bardzo dużą bardzo duże archiwum wspomnień zachował czy też może inaczej, można zachował Chlebowski. Mhm. I czytając jego książki, można spotkać fragmenty relacji osób, z którymi on rozmawiał w latach 60. Ja z wiadomych przyczyn już do tych osób raczej dotrzeć nie mogę, bo w większości one nie żyją. Archiwum pana Chlebowskiego, jeżeli się nie mylę, znaczy w zasadzie próbowałem się dowiedzieć, gdzie jest. Przyznaję, że obdzwoniłem parę instytucji w Warszawie i w Krakowie. No nikt tego nie ma, nie wiem tak naprawdę, czy to jest gdzieś w mieszkaniu Chlebowskiego, czy jest szansa, że zostanie to gdzieś przeniesione, ale no jeżeli mogę coś takiego powiedzieć, to powiem, że warto by było dla przyszłych historyków, no nawet zawodowych, czy przede wszystkim zawodowych historyków, zachować coś takiego, bo to są rzeczywiście cenne relacje i zakładam, że te relacje nie kończą się tylko na tym, co zostało wydrukowane w książkach, w licznych książkach pana Chlebowskiego. Część z pewnością zginęła, ale została zniszczona, prawda, tych materiałów i tych informacji, myślę, że tak. Tych relacji, no, z oczywistych względów. Natomiast proszę mi powiedzieć, po tych pana tropieniach, badaniach, dotarcia do archiwów, do materiałów, jak pan określiłby, kim naprawdę byli ci mężczyźni i ta jedna kobieta? Można by powiedzieć krótko, że oni byli bohaterami, ale w takim prawdziwym znaczeniu tego słowa. To znaczy, no, starałem się wniknąć w ich sposób myślenia. To znaczy, no, w pewnym sensie też starałem siebie postawić się w ich sytuacji, czy ja bym był w stanie zdecydować się na takie postawienie swojego życia
no w pewnym sensie nałóg szczęścia, prawda, bo szanse przeżycia, jak wiadomo, były ograniczone. No, przyznaję, że trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, natomiast wydaje mi się, że wzięło się to jakby z wychowania, z tym, że czy było to bardziej wychowanie szkolne, środowiskowe, czy może domowe, to też mi trudno powiedzieć. Z wielu relacji, z którymi się spotkałem, wynikałoby, że w latach II Rzeczypospolitej jakby na piedestale równo z Biblią stawiana była trylogia Sienkiewicza i to już daje nam, no a wiadomo, prawda, jacy bohaterowie u Sienkiewicza są i to już jakby daje nam pewien fundament, na którym możemy zbudować sobie no nie wiem, psychikę tych ludzi, prawda, o których rozmawiamy, czyli dla nich jakby poświęcenie dla ojczyzny było sprawą normalną, jakoby tak, ale jakoby bezdyskusyjną. To znaczy oni się nie zastanawiali, czy warto, tylko wydaje mi się, że oni raczej patrzyli na to pod tym kątem, że jest potrzeba, to oni idą. Aha. Bez względu na koszty. A większość, a może w ogóle wszyscy cichociemni, ci, którzy przeszli przez to mordercze szkolenie, i, znaczy, ci, którzy się w ogóle zgłosili, to byli chyba jednak żołnierze, prawda? Żołnierze II Rzeczypospolitej. Tak. To oficerowie, ale nie tylko oficerowie, byli też szeregowi, ale jednak żołnierze. W jaki sposób odbywał się, może powiedzmy od razu o tym, ten dobór kandydatów na cichociemnych? Co miało znaczenie? Co się liczyło? Na czym polegała ta potem ich wszechstronność? Czyli może najpierw kogo przyjmowano, kogo odrzucano, bo tam się kilka tysięcy zgłosiło przecież kandydatów na cichociemnych, a na kursy przyjęto około 2000 osób. Przeszkolono 606 osób. To jest ogromny przesiew, prawda? No tak, to znaczy to mniej więcej wyglądało w ten sposób, że kandydat jakby zostawał wyznaczony odgórnie. To znaczy wyobrażam sobie to w ten sposób, że przeglądano teczkę z życiorysem kandydata i jeżeli znał języki, prawda, miał jakieś uzdolnienia czy umiejętności, był wybierany. Wybierany w tym sensie, że proponowano mu skok do kraju. Jeżeli się godził na to, bo to nie był przymus, to był wybór. Gdyby się nie zgodził, oczywiście żadnych konsekwencji z tej racji nie miał. Jak się zgadzał, rozpoczynały się szkolenia. Te szkolenia były różne, poczynając od szkolenia dywersyjnego, strzeleckiego, które to raczej powinni przejść wszyscy cichociemni, po takie szkolenia fachowców w wywiadzie, fachowców łączności, fachowców broni pancernej na przykład. I potem przechodząc każde z takich szkoleń, czyli każdy etap, cichociemny jakby zostawał w coraz mniejszym gronie, bo jak sama pani zauważyła, na początku ich było bodajże 2,5 tysiąca, skończyło się na 606, skoczyło 316. Ci, którzy odpadali, wracali do jednostek i też nie wyciągano konsekwencji w stosunku do nich. Ale pisze pan o tym, że niektórzy zgłaszali się tylko z tego powodu, że w perspektywie był ten skok do Polski, że oni chcieli do Polski wrócić, Polski pod okupacją niemiecką, do Polski, w której funkcjonowało doskonale zorganizowane podziemie i odpadli, bo motywacja była nie taka, prawda? Tak, znaczy, bo też jakby sprawdzano ich pod względem psychologicznym, prawda? Czy jest taki kandydat w stanie wytrzymać śledztwo na przykład, czy jest w stanie dotrzymać słowa tajemnicy, prawda? Czy nie wygada się, skąd się znalazł, z kim ma kontakt i tak dalej. Część
No rzeczywiście spotkałem się z takim opisem, że część osób po prostu chciała do Polski wrócić jak najszybciej się da, żeby, nie wiem, żeby spotkać się z bliskimi, no to oczywiście przede wszystkim z przyjaciółmi i tak dalej. Natomiast ta walka, czyli to zadanie główne pozostawało tak troszeczkę jakby z boku. No ale to między innymi byli ci, którzy odpadli i to odpadali dość szybko, bo szkolenia były rzeczywiście na tyle wymagające, przede wszystkim wymagające hartu ducha, że no dość trudno było to przejść i często się załamywano. Zresztą pan dość szczegółowo opisuje te szkolenia, które musieli przejść. To był warunek sine qua non. No, nie poddać się w którymś momencie, nie zrezygnować, to rzeczywiście była wielka sztuka. Napisał pan, spartańskie warunki, które zastali w ośrodku, nie mogły przerazić i zapewne nie przeraziły żadnego z nich, choć, jak mówił porucznik Stasiak, nie wyglądały zachęcająco. Przy tym zajęć było tak dużo, że często całe dni, a zdarzało się, że również noce, oficerowie spędzali na ćwiczeniach. O świcie 17 września 1940 roku zbudziły oficerów okrzyki wzywające na zbiórkę ordynansów. Nie od razu zrozumiano sens niewyraźnych dla polskiego ucha komend. Najpierw próbowano się zorientować, co się dzieje, kiedy jednak skandowane niemiłosiernie głośno komendy nie ustawały. Z namiotów wysypali się zaspani ludzie i wciąż ponaglani okrzykami ustawili się na łące. I rozpoczęła się prowadzona w żwawym tempie najpierw gimnastyka, a zarazem pierwszy kurs zaprawy dywersyjno-minerskiej, strzeleckiej i fizycznej z udziałem polskich żołnierzy. Aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że nie był on przeznaczony tylko dla Polaków. Czy to znaczy, że w tym szkoleniu cichociemnych byli brani pod uwagę również oficerowie czy też żołnierze innych nacji? Znaczy nie chodzi o... Inaczej, to był ośrodek Special Operation Executive i tam szkolono, powiedzmy kolokwialnie, komandosów. Aha. Czyli oficerów, prawda, przygotowanych do działania za liniami wroga. I rzeczywiście znajdowali się tam Polacy, Brytyjczycy, mogli się znajdować Norwegowie, Francuzi, Belgowie i tak dalej. Natomiast cichociemni jako tacy byli w pewnym sensie Polakami tylko, to znaczy w sensie nazwy, dlatego że jest to typowo polska nazwa, jest to nazwa jakby powstała, jak to powiedział cichociemny, jeden z cichociemnych, powstała gdzieś w Szkocji, bo tak naprawdę dokładnie tyle jest wersji powstania tej nazwy, ile jest samych cichociemnych. Więc trudno powiedzieć, skąd się to wzięło. Skąd się to wzięło? W każdym razie wracając do... Mamy już połączenie z panem generałem brygady w stanie spoczynku, Stefanem Bałukiem, pseudonim Starba, jednym z 89 cichociemnych, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. Pan generał był odznaczony, jest odznaczony Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, po wojnie za przynależność do Armii Krajowej. 2 lata spędził w mokotowskim więzieniu. Po wyjściu z więzienia przez kolejne 3 lata wolno mu było być tylko taksówką. Dzień dobry, panie generale. Halo? Halo? Dzień dobry, czy pan mnie słyszy? Dobrze słyszę panią. Proszę mówić głośniej. Dobrze, będę mówiła głośniej. Proszę powiedzieć, jak znalazł się pan, jeszcze wówczas nie generał, wśród tych wybranych z wybranych? Najpierw się przedstawię. Mówił Stefan Bałuk, generał brygady, cichociemny, lat 99. Panie generale, bardzo się cieszymy, że pan jest z nami. Przedstawiłam już również pana. Proszę powiedzieć, jak pan się znalazł w tej elitarnej grupie? Proszę pani,
sprawa wygląda dosyć skomplikowana, ponieważ byłem, powiedzmy sobie, jednym z małych członków, przeciętnych członków organizacji, która objęła całą Europę. A mianowicie zaczęło się od tego, że Górski i Kalenkiewicz złożyli memoriał generałowi Sikorskiemu na temat powiązania lotniczego komunikacji z Polską. Tym bardziej, że generał Sikorski powierzył sprawę współpracy z krajem, a tym samym późniejszym Cichociemnym powierzył... Halo? Słyszymy tak, pani? Tak, tak, słyszymy pana. Cały czas pana słuchamy. On powierzył tę sprawę generałowi Sosnkowskiemu, który objął tak zwany utworzony w sztabie wodza naczelnego oddział szósty, który reprezentował współpracę w kraju ze sztabem w Londynie. Na wiosnę 40 roku generał i premier Winston Churchill powziął decyzję uaktywnienia służby konspiracyjnej na terenie Europy. Powstało SOE, Special Operation Executive, to znaczy kierownictwo akcji specjalnej, które miało pod sobą właśnie, że tak powiem, te sprawy, o których mówimy, to znaczy sprawy, mówmy popularnie, cichociemnych. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o słowo cichociemnych, to przy okazji od razu mogę powiedzieć, że kursanci, którzy byli wybierani do służby w kraju, mieli trudności, że tak powiem, z przedstawieniem swoich walorów, ponieważ cała służba była w zasadzie tajna i pomimo, że wszystkie służby się liczyły w tej gromadzie 316, którzy zostali, że tak powiem, w liczbie ogólnego ruchu zauważeni, to jeżeli chodzi o cichociemnych, to oni od samego początku cechowała ich przede wszystkim tajność i dyskrecja, ponieważ wszystkie akcje, którym on był, że tak powiem, kierowany, były, że tak powiem, zabezpieczone słową tajną przez poufne. Trudno trzeba powiedzieć, że my cichociemni byliśmy poddawani całemu szeregowi kursów. Tych kursów była co niemiara. A przede wszystkim były kursy bardzo ważne, takie jak kursy posiłkowania się materiałami wybuchowymi, co zdawał potem egzamin, ponieważ cichociemni mają na swoim koncie szereg wysadzonych obiektów, począwszy nie tylko od normalnego, że tak powiem, normalnego życia, ale również wszystkie tajne rzeczy. Cichociemni nigdy nie byli grupą. Byli po prostu działającym samotrzeć i rozwiązywali zadania, które im były, że tak powiem, polecone. Panie generale, jeśli pan pozwoli, chcę zapytać. Generał Władysław Sikorski polecił, że należy wybierać ludzi o twardym, nieugiętym charakterze, dzielnych, zdecydowanych, ideowych, umiejących w sposób bezwzględny dochować tajemnicy, zdolnych do odegrania roli emisariuszy politycznych i wojskowych. Pani, tymczasem, to, co pani mówi w tej chwili, jest tak? Na pewno prawdą, bo generał Sikorski się na ten temat właśnie w ten sposób wypowiadał, ale jeżeli chodzi, powiedzmy sobie, o tak zwaną tajność, no to ona przyległa poszczególnemu spadochroniarzowi Armii Krajowej, bo tak oficjalnie oni byli nazwani akwarowo, że tak powiem, cichociemni. Ale pan w którymś wywiadzie, panie generale, powiedział coś, w co po prostu trudno uwierzyć. Powiedział pan, towarzyszył nam strach. Jak to możliwe? Towarzyszył nam co? Strach. Krach? Nie, strach, że się bali cichociemni, odczuwali strach w sytuacji, no, kiedy już byli zaangażowani pani, w akcję. Kwestia strachu, tak, to jest po prostu sposób absolutnie osobną, która podlega pewnej dyskusji filozoficznej, a trudno się mieści, że tak powiem, w wywiadzie telefonicznym. Każdy z ludzi, którzy
kiedy normalnie mają coś do czynienia, co przynosi pewnego rodzaju obawę, tajnienia i tak dalej, odczuwa skrawę strachu. Ale to nie jest, że tak powiem, dylemat, na który my żeśmy się spotkali w czasie tej rozmowy. Jeżeli ktoś pani powie, że się nie bał, to znaczy nie podlegał strachowi, to po prostu kłamie. Bo kwestia strachu jest rzeczą do opanowania, a nie do, powiedzmy sobie, że tak powiem, świecenia tym, że ja się nie boję, ty się nie boisz. Wszyscy się boją. Jeden tylko bardziej, że tak powiem, dyskretnie, drugi, że tak powiem, bardziej oficjalnie. Tak to, że tak powiem, wygląda. Przywołałam natomiast ten cytat. Wracając do decyzji Winstona Churchilla, premiera Wielkiej Brytanii, premier Churchill podjął decyzję uaktywnienia ruchu oporu i w tym kierunku, że tak powiem, poszła inicjatywa. Przyznaję szczerze, że myśmy zanotowali sprawę tego rodzaju, że dowódcy poszczególnych jednostek nie byli zachwyceni, powiedzmy, tego rodzaju, że tak powiem, sytuacją, że ze wszystkich jednostek wybierano oficerów sprawdzających się pod inteligencji i przede wszystkim inteligencji i po raz trzeci inteligencji. Natomiast sprawa natury fizycznej i natury odpornościowej była już, powiedzmy, jak gdyby troszeczkę w drugim stanie. Tak to, powiedzmy, wygląda, że tak powiem, w praktyce. Cichociemny charakteryzował przede wszystkim sposób... Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Proszę mogę bardzo. Powiedzieć jedną rzecz, że w momencie, kiedy powstało SOE, czyli Special Operation Executive, kierownictwo akcji specjalnej, myśmy otrzymali, że tak powiem, rozkaz wybierania najlepszych jednostek pod względem sprawności psychicznej i przede wszystkim psychicznej. Panie generale, jeśli mogę, ja chciałam jeszcze nawiązać do tego, co pan powiedział o tych utajnieniach. Czy rozumiem, że ta przysięga, którą składali cichociemni, wprawdzie na jej zakończenie mówili, że do końca wojny ich to obowiązuje, ale ja myślę, że takie mam wrażenie po przeczytaniu wielu książek o cichociemnych i pisanych przez cichociemnych, że ta przysięga obowiązuje ich zawsze. Na ten temat rozmawiać. Ta sprawa nie została zakończona, ponieważ była wojna, wiadomo, że na wojnie dzieje się olbrzymi bałagan, jeżeli chodzi o sprawy administracji, czy w ogóle, że tak powiem, urzędowania. Dlatego też ja nie podejmę dyskusji na temat, powiedzmy sobie, czy kwestia, o której żeśmy mówili, miała miejsce, czy nie miała miejsce. W moim pojęciu różne były opinie na ten temat, pomimo, że to była jedna, że tak powiem, grupa. Podkreślam słowo grupa, ponieważ cichociemni nigdy nie stanowili żadnej jednostki wojskowej typu pluton, batalion, czy powiedzmy sobie pułk, ponieważ działali, jak ja już na samym początku powiedziałem, samotrzeć, wykonując zadania, które im dowódcy dawali. Tak to wyglądało, że tak powiem, w praktyce. A które z tych zadań, które pan dostał do wykonania, które panu polecone wykonać, były najtrudniejsze? Moje zadanie, które ja wykonywałem, było natury specjalnej, ponieważ ja byłem w pewien sposób, w cudzysłowie, ceniony za moje hobby. Mianowicie ja od małych lat, od wczesnych lat, 10-12 lat, studiując w szkole u ojców PR-ów w Krakowie, pod Krakowem, już miałem, powiedzmy sobie, początki sztuki fotograficznej, która została zauważona przez pana pułkownika Majera, który prowadził szkołę oficerów wywiadu, który ja byłem jednym, że tak powiem, z elewów. I pułkownik Majer skierował mnie w tak zwany nurt techniczny. Myśmy podrabiali dokumenty, nie tylko powiedzmy kwestia karty, ale również podrabialiśmy oficjali dokumenty absolutnie obojętne, jak na przykład kwit do pralni, czy reparacja butów, czy coś w tym sensie. Chodziło o to, żeby, powiedzmy, takie robić pozory, że człowiek, który został zatrzymany na ulicy i przeglądany, nie nosi w sobie żadnych, powiedzmy sobie, tajnych takich czy innych rzeczy. A nosił, ponieważ oprócz wszystkich innych specjalności Armii Krajowej na terenie kraju była sprawa skrytkarzy.
wszystkie skrytki, które były robione przez nas, służyły do przenoszenia korespondencji, naturalnie typu wojskowego. Sytuacja, jaka jest w tej chwili, po 60 paru latach rocznicowych, jest tego rodzaju, że niektóre z tych bardzo, że tak powiem, zatajnionych sytuacji jest w dalszym ciągu jeszcze nieujawniona ze względu na bezpieczeństwo ludzi, którzy, powiedzmy sobie, robili takie czy inne rzeczy, które mogą być kwalifikowane jako niezgodne z prawem, natomiast służyły do załatwienia pewnej specjalnej, że tak powiem, akcji. Właśnie o to pytałam. Panie generale, dzięki tym zdolnościom fotograficznym, zamiłowaniu do fotografii, wykonał pan przed wybuchem Powstania Warszawskiego wielką i ważną dokumentację fotograficzną niemieckich umocnień w Warszawie, w stolicy, prawda? Proszę pani, w swojej karierze wykonałem dziesiątki, że tak powiem, prac w natury laboratoryjno-fotograficznej, ponieważ wiadomo jest rzeczą, że jak się przystępuje do podrobienia dokumentu, to się zaczyna od reprodukcji, która, że tak powiem, daje możliwość przeniesienia oryginału na falsyfikat, który był celem i zgłoszonym do wykonania. Mnie chodziło o podkreślenie tylko tego, że spadochroniarze Armii Krajowej, tak zwani cichociemcy, działały absolutnie samotrzeć, jak ja powiadam, czyli bez żadnego specjalnego, że tak powiem, służbowego stosunku, w stosunku do jakiejkolwiek, że tak powiem, organizacji wojskowej. A te wszystkie organizacje były reprezentowane w tych spadochroniarzy Armii Krajowej, którzy skoczyli w okresie od 15 na 16 luty 1941 rok, aż do końca wojny, do 23 dnia grudnia, tuż przed Wigilią Świąt Narodzenia. Co pan jeszcze chciałby usłyszeć, bo panie generale, chciałam życzyć panu zdrowia. Chciałam życzyć wszystkiego najlepszego i bardzo serdecznie podziękować, że zechciał pan z nami porozmawiać. Proszę pani, robię wysiłek ten, który uważam za swój obowiązek i dlatego też chętnie, że tak powiem, przystałem na tą formę rozmowy telefonicznej, aczkolwiek powiedzmy sobie, by była to właściwa ostateczność w naszych, że tak powiem, stosunkach, które jak pani pamięta, były przeze mnie, że tak powiem, torpedowane, a były przeze mnie odmawiane ze względu na stan zdrowia i na rehabilitację. Chciałbym chyba na tym zakończyć. Dziękuję. Mówił Stefan Wałuk, generał brygady cichociemnej. Bardzo serdecznie dziękuję, panie generale. Na szczęście mam sporo nagrań, które zrobiliśmy siedząc u pana generała w domu. Tak, one były prowadzone. Cały szereg różnych wywiadów było u mnie w domu i tylko można policzyć na palcach u lewej ręki, że rzeczywiście od 3, 4 czy 5, powiedzmy, wywiadów telewizyjnych były wykonywane u mnie w domu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja również pani dziękuję za współpracę. I wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Naszym gościem był generał brygady w stanie spoczynku Stefan Starba, Bałuk Cichociemny. Jeden z tych, którzy wierzyli, że uda im się na przekór szansom i wbrew logice zmienić bieg historii. Między innymi nagrałam z panem generałem Bałukiem rozmowę o fotografowaniu, o fotografii, o fotografowaniu Warszawy. Znajdą ją państwo w książce W obiektywie, na którą składają się moje rozmowy z fotografami. Otwierają właśnie rozmowa z panem generałem Stefanem Bałukiem. Ogromnie się cieszę i jestem wdzięczna za tamtą rozmowę. To niesamowite zupełnie historie i przygody. I działania żołnierza, oficera Armii Krajowej Cichociemnego.
Teraz przypomnę Państwu, że pan Kacper Śledziński, autor książki Cichociemnie, Elita Polskiej Dywersji, jest z nami w studiu Radia Kraków. Mogą Państwo do nas już dzwonić. 22 645 22 22. Pan generał Bałk wspomniał o tym, jak to dwóch młodych oficerów wykształconych saperów, kapitan inżynier Jan Górski i kapitan Maciej Kalenkiewicz, zgłosili w sztabie w Londynie projekt nawiązania łączności z krajem drogą lotniczą i kierowania tą drogą oficerów, instruktorów do dyspozycji Armii Krajowej. Proszę powiedzieć, bo wspomniał tylko pan generał o generale Kazimierzu Sosnkowskim, który, jak się wydaje, nie był specjalnie zainteresowany powstaniem takiej formacji. Wie pani co, niekoniecznie. To znaczy, no on też jakby działał, robił co mógł dla wyzwolenia Polski. No to jest oczywiste. No właśnie, został pierwszym dowódcą ZWZ tutaj, z tym, że dowódcą siedzącym w Paryżu, a po czerwcu 1940 roku w Londynie. W związku z tym, że kontakty między Londynem a krajem były dość trudne, no mniej więcej trasa kurierska trwała około pół roku w jedną stronę, no naczelny wódz zdecydował się mianować dowódcą ZWZ, później Armii Krajowej, generała w kraju, oczywiście mianowano Grota Roweckiego. I stąd też Kazimierz Sosnkowski oczywiście jest, no pozostaje w cieniu i Grota Roweckiego, i Bora Komorowskiego. A jaką rolę odegrała Zofia Leśniowska, córka generała Władysława Sikorskiego, w uzyskaniu decyzji naczelnego wodza, bo w końcu przecież decyzję podjął generał Sikorski, o formowaniu pierwszej polskiej jednostki spadochronowej i o pilnym podjęciu lotów do Polski, bo to tak właśnie nie wszystkim wydawało się takie oczywiste. Czyli krótko mówiąc, w jaki sposób przyczyniła się do tej misji legendarnych Cichociemnych. Znaczy, jeżeli wierzyć zapewnieniom jej samej, które składała Kalankiewiczowi, to ona jakby nie odegrała dużej roli. To znaczy nie namawiała ojca do poparcia projektów Kalankiewicza. Natomiast Kalankiewicz, o czym pisze w swoich tam pamiętnikach, wspomnieniach, no podejrzewał, że ona mogła jednak przekonywać generała Sikorskiego. Ja myślę, że to tylko skromność jej nakazywała. No też mi się tak powiedzieć Kalankiewiczowi, że ja nie, no cóż, ja tutaj niczego nie zrobiłam, ale ona doprowadziła do tego śniadania słynnego, prawda, tak, decydującego z generałem Sikorskim. Także znów kobieta stanęła. Tak. Kobieta stanęła gdzieś tam, nie tyle na drodze, co po drodze tym zamiarom. Może od razu powiedzmy, jaki był los tych dwóch inicjatorów, czyli pułkownika Macieja Kalenkiewicza, pseudonim Kotwicz, oraz majora Jana Górskiego, pseudonim Chomik. No, obaj zginęli. Kalenkiewicz zginął w czerwcu 1944 roku w walce pod Surkątami z NKWD, czyli z okupantem radzieckim. A Chomik dostał się do obozu koncentracyjnego, został złapany w Krakowie, czyli zginął z rąk okupanta niemieckiego. Czyli jakby no, los chciał, że jeden, no każdy z nich jakby przypłacił to życiem i każdy z nich z rąk innego okupanta. Cały czas myślę o tym, że generał Bałk, 99 lat, jak powiedział, to jest po prostu coś niebywałego. Czy dwóch chyba już tylko Cichociemnych żyje w Polsce, prawda? Jeżeli mi dobrze wiadomo, to tak. Mhm. Wiem, że jeszcze... Na świecie jeszcze jest kilku. Tak, ale też są. To już trudno mi powiedzieć. W Gdańsku był bodajże pan Śliwa. I mam nadzieję, że jest jeszcze, chociaż ostatnie wiadomości były takie, że czy nie wiem, czy można mówić takie rzeczy, że jakby zdrowie już nie temu, że tak powiem. Drugim Cichociemnym w Warszawie jest pan Józekowicz, Alojzy Józekowicz. Tak. Józekowski, tak. Przepraszam. A teraz, jeśli pan pozwoli, odbierzemy telefon, a potem wrócimy do
do tej przedziwnej formacji, która nie wiadomo, chciałabym, żeby pan odpowiedział, czy co to była za formacja, bo nie była to zwarta formacja bojowa, nie był to też batalion powietrzno-desantowy, co to wobec tego było, ale to za chwilę. Najpierw odbierzemy telefon 22 645 22 22. Halo? Halo? No to już chyba słuchacz się rozłączył, bo zbyt długo czekał na połączenie. Mam sporo maili i za chwilę odczytam, tylko tak zastanawiam się, od którego zacząć. Jeszcze raz mamy połączenie, tak? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Ja chciałem się tylko zapytać, czy mogliby się państwo odnieść do tego serialu Czas Honoru, który no, podobno ma być oparty właśnie bezpośrednio na biografiach cichociemnych. Mnie się to wydaje trochę takie, trochę dziwne. Właśnie gdyby państwo mogli się jakby tylko odnieść, na ile to jest prawdziwy obraz, a na ile jest to po prostu fikcja. Dobrze, dziękuję panu. Bardzo proszę, pan Kacper Śledziński. A telefon do nas 22 645 22 22. Bardzo proszę. No jeżeli, znaczy trudno mi powiedzieć coś na temat tego serialu, bo próbowałem obejrzeć dwa pierwsze odcinki, ale podkreślam, próbowałem i na tym się, że tak powiem, skończyło. Natomiast to, co do mnie docierało, prawda, tak pokątnie, czy też czytane gdzieś w internecie, to wydaje mi się, że no inaczej. Postacie bohaterów na pewno nie są prawdziwe, no bo tam nie spotkałem się z żadnym nazwiskiem czy z żadnym pseudonimem prawdziwego, cichociemnego, prawda? Natomiast jak mówię, nie oglądam tego serialu, więc trudno mi powiedzieć. Dobrze, teraz mamy pytania. Intryguje mnie, pisze pani Justyna, jak wyglądało badanie psychologiczne kandydatów na cichociemnych. Czy były to rozmowy, aranżowane sytuacje, w których ich sprawdzano, jak to się odbywało? To znaczy, jakby do samych dokumentów, do samych testów psychologicznych nie udało mi się dotrzeć. Nawet powiem szczerze, trudno mi powiedzieć, czy takie się zachowały. Natomiast no, na pewno były to testy, na pewno były to rozmowy i to nie na zasadzie, że jednej rozmowy krótkiej, tylko jakby był to ciąg rozmów. Natomiast ta jakby taka psychologiczna część ciągnęła się przez cały cykl szkoleń, to znaczy obserwowano kandydatów w każdej sytuacji. Często się zdarzało, co jest zresztą ładnie pokazane w filmie My, cichociemni, głosy żyjących, że budzono ich nawet w ciągu nocy, sprawdzając, czy pamiętają swoje alter ego, prawda? Czyli mówimy czyli tutaj swój nowy życiorys. Legendzie. Tak, tak. Mhm. Czy pamiętają swój nowy życiorys. Czy wyrwani ze snu odpowiadają jako ten nowy ktoś, a nie jako ten jakby prawdziwy oficer. Czasami odpadali z tego powodu, że wybudzeni ze snu nie dość szybko odpowiadali na pytanie, kim są. Zresztą wpadki były różne. To pan opisał taką historię, jak w tramwaju zapytany o coś przez współpasażera cichociemny powiedział sorry i no już była to ostra wpadka. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. Witam serdecznie państwa, a pana bardzo bym chciała zapytać, jaka liczba była wyekspediowanych cichociemnych do Polski? I, bo wiem, że było też 28 kurierów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Między innymi był tam generał Okulicki, tak bezpośrednio zamordowany już w Polsce naszej. Mm-hmm. Dziękujemy i bardzo. Może coś na temat właśnie też generała Okulickiego. Jaką na początku tam rolę odegrał? Chyba był komendantem AK, prawda? Bardzo proszę, dziękujemy tak, tak. Za telefon. Bardzo proszę, pan Kacper Śledziński. Było 316 wysłanych do kraju. Pułkownika Okulickiego, mianowanego później generałem, wysłano, jeżeli dobrze pamiętam, w 1944 roku i on wylądował, jakby miał pracować w sztabie Armii Krajowej, co zresztą miało miejsce i po trafieniu do niewoli, po powstaniu warszawskim generała Bora Komorowskiego, objął dowództwo Armii Krajowej i sprawował je do 19 stycznia 1945 roku. Kiedy to Armię Krajową rozwiązał?
Wiadomo, że warto... I dalej pozostał w kraju. Później, że tak powiem, został zaproszony na rozmowy ze stroną radziecką i wywieziony do Moskwy. I jak wiadomo, został skazany w procesie 16, zmarł w więzieniu 24 grudnia 46 roku, tak. Mm-hmm. Ale skoro pani pytała o to, tutaj też w mailach słuchacze pytają o ilość, to może szybko powiem, że z tych 316 cichociemnych zrzuconych do kraju zginęło 112, tak jak przysięgali za wolność i niepodległość Polski. 9 zginęło podczas lotu do Polski lub podczas skoku, samego skoku. 26 zginęło w walce z okupantem, 27 zamordowało gestapo, 8 zostało zamordowanych lub zginęło w obozach koncentracyjnych, 10 po aresztowaniu w sytuacji bez wyjścia zażyło cjanek, bo każdy cichociemny dostawał taką wyprawkę w postaci trucizny na wszelki wypadek, 18 zginęło w powstaniu warszawskim, na 9 wykonano po wojnie karę śmierci na podstawie wyroków sądów Polski Ludowej w okresie stalinizmu, czyli czy wiemy, ilu w ogóle, i panie Kacprze, ilu zostało cichociemnych, bo mówiliśmy o tym, ilu w Polsce i tak coraz ich mniej, bo właściwie trudno podać, jakąś tutaj też pani słuchaczka pyta w mailu, ilu zostało cichociemnych. Nie wiemy. A teraz to, no właśnie, to trudno powiedzieć, to nie jest takie łatwe pytanie, bo... Znaczy, jak wiadomo, mniej więcej, inaczej, w Polsce mamy 2, poza Polską można by szukać i zastanawiać się. Jakby duża liczba na pewno zmarła później, to znaczy od 80. do 2000 lat. No i Pilch na przykład, jeden z bohaterów książki pseudonim Góra Dolina, zmarł w 2001 roku. Nurt, drugi z bohaterów książki, w 1976. Na przykład i Nuszkiewicz, czyli jeden z tych krakowskich cichociemnych, jeżeli dobrze pamiętam datę, też w latach 60. zmarł w Krakowie, jest pochowany w Krakowie na cmentarzu rakowickim. Więc... Podpułkownik, doktor, też jeden z bohaterów, Alfred Paczkowski, Wania, to potem między innymi dowódca trzeciego odcinka Wachlarza, czyli tej akcji dywersyjnej skierowanej głównie przeciwko liniom komunikacyjnym Wehrmachtu walczącego w Związku Radzieckim, potem szef Kedywu na obszar Białystok. Bardzo dramatyczna była akcja odbicia go z więzienia, akcja dowodzona przez majora Jana Piwnika, czyli Ponurego. To po prostu nieprawdopodobne, zresztą bardzo intrygująco i bardzo pięknie przez pana cała ta akcja opisana. Ja nie znałam tych różnych detali i szczegółów. To właśnie podpułkownik Alfred Paczkowski zmarł w 1983 roku z tych, prawda, najważniejszych bohaterów pana książki. Jeżeli mamy telefon, to odbierzemy, bo już nie chciałabym, żeby słuchacz długo czekał. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Juliusz z Kielc. Mam pytanie do autora książki o cichociemnych. Z jakich źródeł zagranicznych korzystał? Czy Brytyjczycy udostępnili wszystkie materiały dotyczące tego tematu? Czy jest coś, prawda, jeszcze dalej utajnione? Jest. No tak, interesuje mnie bardzo cały cykl szkolenia. Czy pan w swojej książce podaje po prostu takie dokładne dane dotyczące tych szkoleń? To tyle z mojej strony. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę, pan Kacper Śledziński. To znaczy, jeżeli ma pan na myśli dokładne dane w stylu takim, że nie wiem, są jakieś tabelki, wykresy, prawda, ile było kandydatów, ilu odpadło, jak to się ma w procentach i tak dalej, to niestety czegoś takiego nie ma. Same szkolenia starałem się oddać w miarę dokładnie na podstawie wspomnień i na podstawie relacji uczestników właśnie, do których udało mi się dotrzeć. Co do archiwum, korzystałem przede wszystkim z archiwum studium Polski Podziemnej,
z Londynu, gdzie zresztą spotkałem się z bardzo miłą obsługą, a co najlepsze, jakby z szybkim tempem działania. Tu chciałbym podkreślić, że wystarczyło kilka maili, nie były potrzebne żadne podpisy notarialne i inne takie rzeczy. Poprosiłem, wysłano mi, dostałem i mam. Natomiast tam jeszcze było, jeżeli mogę. Bardzo proszę. Następna część pytania, prawda? Może trochę się zagubiłem. Nie wiem, czy na wszystko odpowiedziałem. No, myślę, że z grubsza tak. Natomiast ponieważ czasu nam zostało niewiele, zapraszam jeszcze Państwa, jeszcze może się zmieszczą jakieś telefony, ale może przeczytam maile, bo tu Państwo zadają też masę ciekawych pytań. No, czy obecnie przedstawiciele obecnie działających jednostek specjalnych, na przykład GROM, korzystają z doświadczeń logistycznych rozwiązań cichociemnych? To jest jedno pytanie. Tak. To znaczy pewne podstawy szkoleń są na pewno takie same jak w czasach II wojny światowej, prawda? To znaczy, żeby daleko nie szukać, kandydat musi być sprawny fizycznie i ta gimnastyka, prawda, jest jakby podstawowym przedmiotem i teraz w Gromie, jak i te 70 lat temu w czasach cichociemnych. Natomiast oczywiście celność w ćwiczeniach szczeleckich też może być raczej porównywana z tym, co działo się przed kilkudziesięcioma laty. Z tym, że wiadomo, że teraz technika posunęła się bardzo do przodu i celownik już nie wygląda tak jak wcześniej, jeżeli mi dobrze wiadomo. To znaczy nie tylko składa się z muszki i szczerbinki, ale zdarzają się celowniki elektroniczne i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszelkie jakby cuda techniki pomagają trafić w cel. A jeszcze jedno... Przepraszam, bo ja już z przerażeniem patrzę na zegarek. Zaskoczyło mnie to, że dopiero pod koniec... Zastanawiałam się, skąd były kadry, które szkoliły cichociemnych. Skąd się wywodziły kadry. I w pierwszym skojarzeniu pomyślałam, oczywiście komandosi z okresu międzywojennego. Ale ku mojemu zdumieniu przeczytałam, że dopiero pod koniec 1938 roku wykluła się ta pierwsza, to niespełna 20-osobowa grupa dywersyjna, która zresztą wzięła udział w manewrach na Wołyniu, a dopiero na 4 miesiące przed rozpoczęciem hitlerowskiej agresji utworzono w Bydgoszczy Wojskowy Ośrodek Spadochronowy. Czy to znaczy, że w przedwojennej Polsce niepotrzebni byli komandosi? Znaczy to, niepotrzebne były tego typu formacje? Wie pani, myślę, że nikt o tym nie myślał w ten sposób, bo komandosi nie byli znani na całym świecie. Jakby oddziały spadochronowe, ale to mówimy o oddziałach powietrzno-desantowych, a to było coś innego troszeczkę, tworzyły Armie Czerwone i Wehrmacht. Natomiast tak naprawdę komandosi zrodzili się w Wielkiej Brytanii z doświadczeń burów, czyli z doświadczeń wojny burskiej z południowej Afryki z przełomu XIX i XX wieku. I tak w dwóch słowach, Brytyjczycy sami uczyli się na własnych błędach w czasie II wojny światowej i te swoje doświadczenia powstałe z tych wszystkich błędów przekazywali aliantom, czyli Polakom, Francuzom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jakby wykluwało się to z wielkiej improwizacji, tak jak zresztą powiedział jeden z komandosów, jeżeli się nie mylę, major Barry, Brytyjczyk, też agent SOE. Odbierzemy telefon i będzie to ostatni telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Moje nazwisko Michalczewska, ja dzwonię z Warszawy. Jestem wnuczką jednego z tych ciemnych. Mój dziadek żył do 99 roku. Chciałam powiedzieć, że on po wojnie wrócił do Polski i ponieważ był inżynierem budowlanym, pomagał budować tamtą rzeczywistość socjalistyczną. Z tym, że dziadek, właśnie chciałam powiedzieć, ja mam w razie czego nagrany wywiad z dziadkiem na płycie i też to jest bardzo ciekawe. Ja chciałam oddać mu honor i powiedzieć właśnie, że
Dzwonię dla chwały świętej pamięci Wincentego Michalczewskiego. Pięknie, bardzo pani za to dziękuję i proszę, żeby zechciała pani na mój mail hanna.giza@polskieradiorazempisane.pl podać do siebie kontakt. Ja jestem bardzo zainteresowana tą rozmową z pani Oczywiście. Dziadkiem. Dobrze? Oczywiście. Bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że pani do nas zadzwoniła. Pani Judyta napisała także sława wszystkim, którzy tak ofiarnie walczyli za naszą ojczyznę. Słuchając takich audycji, jestem dumna z tego, że jestem Polką. Jeszcze jeden telefon. Halo? Już się rozłączył. Już się rozłączył. Czasu coraz mniej. Chciałam pana zapytać o taką, bo tak mówimy o tym, że oni byli tacy fantastycznie wyszkoleni, że byli tak świetnie przygotowani na każdą okoliczność, że tak doskonale wiedzieli każdy pojedynczy człowiek, co ma zrobić w różnych sytuacjach. Byli przygotowani na te różne sytuacje. W związku z tym pierwszy zrzut cichociemnych, czyli ta operacja nosząca kryptonim Adolfus, który odbył się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku z załogą angielską i skakali major Stanisław Krzymowski, Kostka, rotmistrz Józef Zabielski, Żbik oraz kurier polityczny Czesław Raczkowski, Orkan. Co się stało? Dlaczego dopiero za 10 miesięcy był drugi zrzut cichociemnych? Co się stało, że zasobniki z bronią, amunicja, 4 aparaty nadawcze, materiały wybuchowe, ja to z pana książki wszystko czytam, propagandowe materiały w języku polskim i angielskim, listy do ludzi w Polsce, oczywiście z zaszyfrowanymi nazwiskami, ale też i szyfry. Wszystko to wpadło w ręce Niemców. Rozumiem, że lądowali, zostali zrzuceni nie tam, gdzie powinni, nie w tym terenie, ale czy nie mogli tego ukryć, czy nie mogli zniszczyć, bo właśnie w konsekwencji następny zrzut odbył się dopiero za 10 miesięcy. Znaczy konsekwencją było przede wszystkim, znaczy to, że zrzut odbył się za 10 miesięcy, wynikało przede wszystkim z tego, że samolot Whitley, którym odbywał się lot, miał jednak za mały zasięg, to znaczy udało się dolecieć w okolice Polski, dokładnie pod Skoczów, to była wówczas w 1941 roku Rzesza, natomiast patrząc na granicę z 1939 roku to była Polska. Doleciał do tej Polski, wrócił do Wielkiej Brytanii, ale resztkami paliwa, więc nadal szukano lepszego i szybszego samolotu i to był jakby jeden z ważniejszych. No i tu jest powodów. Odpowiedź na pytanie mailowe, to były potem Halifaxy i Liberatory, tak. Prawda? Czyli te, które już tak, mogły. Tak, tak. Mhm. Najpierw Halifaxy, Liberatory jeszcze później, no ale to prawda. Natomiast z Zabielskim na przykład, czyli z rotmistrzem Żbikiem było tak, że on sobie wylądował na wodzie, wpadł w lód i jakby dość mocno poharatał sobie nogi i nie był, po pierwsze nie był za bardzo w stanie iść przez ten głęboki śnieg, a co dopiero ciągnąć za sobą zasobniki, które i tak najpierw trzeba było znaleźć. Oni, żaden z tych cichociemnych nie bardzo wiedział, szukać. Gdzie one się znajdują, a przede wszystkim wylądowali w okolicach niewielkiej... Panie Kacprze, musimy kończyć. A, czas. Czas. No, czyli... A i tak pan Jan Gadomski patrzy na mnie bardzo nieżyczliwie przez szybę, ale ja bym chciała koniecznie, żeby państwo jeszcze na koniec... Książka. Cichociemni, elita polskiej dywersji, autor Kacper Śledziński. Bardzo panu dziękuję za udział w naszym spotkaniu. Ja myślę, że do tematu wrócimy, dziękuję ale również. Chciałabym, żeby państwo usłyszeli, jaką cenę płacili cichociemni za realizację idei Wywalcz Polsce wolność lub zgiń. To była bardzo wysoka cena. Ja w styczniu 96 roku rozmawiałam z cichociemną generał Elżbietą Zawadzką, pseudonim Zo, która została w 43 zrzucona do Polski. To jest bardzo króciutki materiał, a i tak się nie zmieszczą reklamówki. Takie mam bardzo osobiste pytanie, jeśli pani zechce na nie odpowiedzieć. Czy jest coś takiego z tamtego czasu, czego pani żałuje? Był rok 42. Jeszcze zanim była wsypa tam na Śląsku, kiedy musiałam uciec ze Śląska. Wtedy dowiedziałam się, że został aresztowany mój brat.
Ja byłam w sztabie głównym, miałam różne możliwości, więc uważałam, że powinnam go spróbować uratować. W sztabie głównym, to był Kortum, tak, szef oddziału, kiedy dowiedział się o tym, powiedział mi, że ułatwi mi dojazd do Ciechanowa, do tamtejszej komórki i ta komórka ewentualnie zdoła zorganizować odbicie brata z więzienia. Ja miałam tam pojechać, ale wiedziałam i oni, to znaczy moje władze wiedziały, ale dali mi prawo wyboru, że w czasie tej akcji mogę wpaść. A ja miałam już wtedy w głowie mnóstwo adresów łącznościowych, mnóstwo maili, znałam mnóstwo ludzi, znałam w sztabie mnóstwo ludzi. Bo tak czasem się składały warunki działalności konspiracyjnej, że musiało się znać więcej osób. Bo wygodnie było, jeżeli się znało tylko dwie, trzy osoby. Tak było często. Ja niestety znałam dużo osób. I dano mi do wyboru iść tam, zorganizować to odbicie, które było bardzo wątpliwe. Ale można było spróbować. I wtedy zdecydowałam, że nie pojadę. I brat skinął w sieć. To są takie tragedie, zupełnie jak te greckie tragedie. Wybrać między rodziną a sprawą. Nie powinnam była. Jan Nowak-Jeziorański mówił o Elżbiecie Zawadzkiej, pseudonim ZO, że była twarda, ostra, wymagająca od innych, przede wszystkim od siebie, surowa, poważna, trochę szorstka i bardzo rzeczowa. Proszę Państwa, książka Cicho, ciemnie, elita polskiej dywersji Kacpra Śledzińskiego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza. Rozlosujemy 3 egzemplarze.